nas w gminie na Facebooku, czy jak to tam nazywacie, pana Mackiewicza oraz stop budowie ferm drobiu w Kodniu. Ten materiał pojawił się jako na tych pierwszych stronach. Drodzy Państwo, jesteśmy kulturalnymi ludźmi. W związku z powyższym mam nadzieję, że tak będziemy się zachowywać, że nie będzie tutaj jakichś wiecowych okrzyków, manifestacji głosowych czy jakichś tam innych. O temacie spotkania powiedziałem przed chwilą i tego tematu się trzymamy. Nie będziemy rozmawiali na temat tego, czy Pluton jest tą planetą, czy nie jest. Rozmawiamy na temat odpowiedzi wójta na materiał, który został opublikowany na Facebooku i YouTubie. Jeżeli chodzi o ewentualnie o zabieranie głosu, to jest ono dopuszczalne w momencie, kiedy ja ten głos udzielam. Jeżeli nie będzie udzielony głos, to po prostu dana osoba nie może go zabrać. Natomiast inne wypowiedzi będą po prostu przerywane. Drodzy Państwo, jak Państwo widzicie, pracują kamery, pracują mikrofony. To spotkanie jest w tej chwili nagrywane. Czynię to również z powodu obowiązku, jaki na nas nakłada RODO, tak żebyście Państwo wiedzieli, że całe spotkanie jest rejestrowane. Panie Wójcie, żeby nie przeciągać, bardzo proszę o zabranie głosu, a ja za chwilę po prostu zgodnie ze wskazówkami będę puszczał ten materiał. Witam Państwa bardzo serdecznie, tak jak powiedział zastępca pan Żywnicki, odniosę się do tego całego programu, tylko pozwólcie Państwo, że to długo nie potrwa, punkt po punkcie. Dużo jest zarzutów do mojej osoby, na jednego człowieka, to nie wiem, czy to nie jest za dużo, ale postaram się to wszystko zdementować. No i oczywiście dyskusję na ten temat rozpoczniemy później. Ku mojemu zaskoczeniu, Szanowni Państwo, gdzieś koło 13.30 skończyła się sesja, a już 15.58 u pana Darka się pojawił ten film. Nie wiem, ktoś wcześniej widocznie nad nim pracował, bo to nie sposób w godzinę zgromadzić tyle informacji i przekazać. Chcę Państwu powiedzieć, że to sami ocenicie, jak mówi ten redaktor, czy to są informacje prawdziwe, czy też nie. Bardzo proszę, będziemy robili to w ten sposób, że pan Andrzej będzie puszczał, ja będę mówił stop i będę się odnosił do tych poszczególnych zarzutów. W zamian za korzyści, które odnoszą ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością. To jest historia, której dotychczas nie mogliście Państwo usłyszeć w żadnych środkach masowego przekazu. Nie jest to przypadek, że mówię o tym dzisiaj. Właśnie dzisiaj, w piątek, 30 czerwca, odbywa się sesja Rady Gminy w gminie Kodyń. To jest taka wyjątkowo piękna gmina, położona nad Bugiem, tuż przy granicy z Białorusią. Gmina znana jest ze świątyni Matki Boskiej Kodeńskiej, zawierającej obraz łaskami słynący. Przepiękne, ciche tereny nad Bugiem są doskonałe dla agroturystyki, dla wypoczynku na łonie natury. I te tereny za miejsce do inwestycji wybrała sobie firma Wipasz. Firma Wipasz to jest jeden z największych w Polsce producent drobiu i pasz. Przez ponad 20 lat istnienia firma się rozwijała bardzo szybko, podbijała kolejne rynki, a dziś warta jest kilka miliardów złotych. No, można powiedzieć, jest to taka polska duma gospodarcza. O firmie zrobiło się głośno kilka miesięcy temu, gdy okazało się, że była jednym z głównych bohaterów tak zwanej afery zbożowej. Przypomnijmy, że do Polski bez żadnej kontroli, bez żadnych ceł, bez żadnej blokady ze strony administracji wjeżdżały tysiące ton zboża.
gorszej jakości z Ukrainy, potem nazwanego elegancko zbożem technicznym. Zboże zalewało polski rynek, wykańczając polskie rolnictwo. No i wybuchł potem drugi skandal, gdy okazało się, że to zboże zawierało tak zwane komponenty techniczne, czyli jakieś takie składniki, które nie powinny być stosowane w produktach spożywczych. Drugą firmą, która zyskała na aferze zbożowej, była BZ Holding, należąca do Zbigniewa Komorowskiego, czyli tego słynnego niegdyś barona PSL z Pomorza, o którym ja piszę trochę w książce Fundusz Zbrodni, bo pan Komorowski, nie mylić go ani nie łączyć z Bronisławem Komorowskim, pan Zbigniew Komorowski był przecież jednym z bohaterów afery Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Firma Wipasz S.A. wbrew woli mieszkańców, bez konsultacji społecznych z mieszkańcami, a także pomimo ich protestów, forsuje Szanowni Państwo, tu pierwszy zarzut. Bez konsultacji społecznych. Wiem, że macie inne zdanie. Nikt mi nie zarzucił, że nie było tych konsultacji społecznych. Nie było rozpraw administracyjnych. Konsultacje społeczne zgodnie z przepisami prawa były. Dziękuję, proszę dalej. Ogromnych ferm przemysłowych. W Kopytowie w gminie Kodeń trwa obecnie budowa łącznie 14 kurników na około 8 milionów sztuk brojlerów rocznie. Planowana budowa kurników w tej gminie to 34 kurniki łącznie. Mieszkańcy gminy, w tym też Rada Gminy, dowiedzieli się o tej inwestycji skrzętnie ukrywanej przez wójta przez około 3 lat z prasy, o wydaniu pozytywnych opinii przez Urząd Marszałkowski. Szanowni Państwo, nie jest do końca tak. Co prawda na sesjach Rady Gminy nie wybrzmiało o tej inwestycji, ale tu w kuluarach wielokrotnie pokazywałem radnym przy kawie, że coś takiego jest. To, że firma Wipasz u nas się pojawiła, to świadczą tutaj nawet o tym zdjęcia, ale do tych zdjęć zaraz przejdę. Natomiast, drodzy Państwo, pokazywałem to pani przewodniczącej, pani Panasiuk, u niej w domu te zdjęcia z firmy Wipasz, na którym byłem otwarciu. Pokazywałem obecnemu tu panu Sołtysowi Hajczukowi, pokazywałem te zdjęcia również panu Wołosiukowi i innym ludziom. Rozmawiałem z nimi o tych sprawach, o tych rzeczach. To, że firma Wipasz zasponsorowała nam jeszcze wtedy w przedszkolu, to mamy tutaj zdjęcia, gdzie widać prominentnych naszych przedstawicieli tej gminy. Także nie jest tak, że nikt o tym nie wiedział przez 3 lata, drodzy Państwo. Sanepid, Wody Polskie i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wójt gminy Kodeń, pan Jerzy Troć, wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości, popiera tą inwestycję. Nigdy nie byłem w Prawie i Sprawiedliwości, w PiS-ie, choć z nimi współpracuję. Nie jestem w żadnej partii i nie będę. Po to, żeby być niezależnym. Dziękuję. Używając argumentu, że mieszkańcy będą mieli zatrudnienie. No, to prawda. Ilość miejsc pracy się zwiększy niewątpliwie, co dla tej gminy jest ważne w aspekcie gospodarczym. Natomiast mieszkańcy piszą skargi, protestują, złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum, bo problemem nie jest to, że powstaną fermy dla kurników, tylko że one powstaną przy zabudowach mieszkalnych, przy domach i będą po prostu potwornie śmierdzieć ludziom. Słyszycie Państwo, co ten człowiek mówi? Gdzie te fermy mają powstać? Wierutne i bezczelne kłamstwo. Najbliższa odległość 600 metrów od budynku niezabudowanego w Kątach i 1600 w Kopytowie. Jedziemy dalej. To są tereny zabudowane dla tego pana. Którzy tam mieszkają od 30, 40, a czasem nawet więcej lat. Opieszałość wójta, polegająca na przetrzymaniu wniosku i nieprzekazaniu go w terminie do Rady Gminy oraz nieprzygotowanie stosownej uchwały, spowodowała przekroczenie terminu podjęcia przez Rady Gminy uchwały o referendum. Inicjatorzy referendum zaskarżyli sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że ja tutaj zawaliłem całą sprawę. Te dokumenty, które otrzymałem 20 kwietnia, przekazałem pani przewodniczącej 8 maja. Dostała to po... Słucham? 5. No wysłali. 5 maja, przepraszam. Nie. 5 maja zostały wysłane. Wysłane, ale otrzymała pani 8 maja. No w każdym czasie, czyli to jest w sumie, drodzy Państwo, 15 dni te dokumenty były u mnie. Tylko zważcie Państwo na to, że to był weekend majowy, 7 dni
było wolnych od pracy. Nikt z urzędników nie pracował, ja też nie miałem czasu się z tym zapoznawać, bo były inne sprawy na głowie. Natomiast do przeprowadzenia, do ogłoszenia referendum pani przewodniczącej zostało 14 pełnych dni. Podejrzewam, przyznaję się, ja nie wiedziałem, że jest 30-dniowy termin. Nie trzymałem tych dokumentów po to, żeby je trzymać, żeby uciekł ten termin. Nie miałem zielonego pojęcia o tym 30-dniowym terminie. Podejrzewam, że pani przewodnicząca też. Dlatego 20 złożyła pismo do mnie o powołanie, 20 kwietnia złożyła o powołanie sesji nadzwyczajnej na 24. Szanowni Państwo, 20 to był sobota, to już było po terminie. Mówię o tej drugiej sesji, na której powinniśmy ogłosić to, czy to referendum będzie, czy nie. Bo 18 maja, drodzy Państwo, odbyła się pierwsza sesja, na której wybrano komisję, która miała zweryfikować te wszystkie wnioski. Także tak to wygląda. Było 14 dni na załatwienie całej sprawy. Ja miałem 8. Dziękuję. Dalej. ...w Lublinie, która odbyła się wczoraj, 29 czerwca 2023. I co ciekawe, kiedy już ta skarga wpłynęła do sądu, to w ostatni dzień maja tego roku wójt Jerzy Troć zwołał nieformalne spotkanie z udziałem radnych i inicjatorów referendum. I w tym spotkaniu brały udział łącznie 3 osoby. Szanowni Państwo, pamiętacie, kto był na tym spotkaniu, ile tych osób było? 3 osoby to byłem ja, prawnik i pan Andrzej. Suma summarum, na tym spotkaniu, drodzy Państwo, było 12 osób. 10-12 osób, bo nawet są na tej sali. Pan Mackiewicz był, pani Łojkuć była, pani Bebko, jak dobrze pamiętam. Także byłoby nas 12 osób, a nie 3 osoby. Bo zwołaliśmy to spotkanie po to, żeby rozmawiać o referendum, że to referendum nie ma sensu, ale o tym potem. Tematem było referendum. I wójt podjął próbę przekonania uczestników spotkania, że referendum nic nie wniesie oprócz kosztów. Padły jeszcze inne argumenty, lecz po uzyskaniu informacji od inicjatorów referendum, że została już wysłana skarga do WSA, prowadzone spotkanie zastępca wójta doszedł do wniosku, że całe to spotkanie nie ma sensu. Szanowni Państwo, tutaj ja się włączę na sekundkę, bo zostałem wywołany przez tego pana. To jest nieprawda. Informacje o tym, że skarga została wysłana, przekazała pani Łojkuć na początku spotkania. Oczywiście dla nas praktycznie nie tworzyło to żadnej innej atmosfery i celu, jaki był. Chcieliśmy porozmawiać otwarcie na temat referendum, na temat zasadności wydania kilkudziesięciu tysięcy złotych w momencie, kiedy wszyscy wiedzieliśmy, jaki będzie efekt głosowania. Nie wiedzieliśmy i nie wiemy, być może się dowiemy, a być może nie, czy to referendum byłoby w ogóle ważne. Bo dlatego, żeby było ważne, ono potrzebuje co najmniej 30% osób, które głosowały we wcześniejszych wyborach. Rozmawialiśmy dalej ponad godzinę, ale temu panu jest to strasznie niewygodne. On nie lubi takich rzeczy, żeby mu po prostu mówić coś, co mu nie pasuje do koncepcji. Przepraszam, panie wójcie. Szanowni Państwo, ja się ucieszyłem, że ta sprawa poszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dlaczego? Dlatego, że to ani Rada, ani ja nie decydowaliśmy w tej chwili o tym referendum. Co się stało w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym? Oczywiście Wojewódzki Sąd Administracyjny, podobnie jak my, wyszedł z takiego założenia, że to referendum nie ma sensu, ponieważ prowadzi do rozstrzygnięć niezgodnych z prawem. Wójt nie ma takiej możliwości, żeby zablokować budowę ferm. Tu nie chodzi o termin. Termin owszem był wzięty pod uwagę. Skarga w Sądzie Wojewódzkim została komitetu organizacyjnego. Na Radę skarga wpłynęła. Skarga została, szanowni Państwo, odrzucona i sąd, nie mamy tego jednego na piśmie, ale byłem osobiście, słyszałem, i sąd wstrzymał to referendum, bo to referendum od samego początku nie było zgodne z prawem. Tłumaczyliśmy to, prosiłem przewodniczącą komisji, po to było to spotkanie, gdzie miało być tam te 3 osoby. Chcieliśmy się podzielić tymi informacjami, drodzy Państwo.
Dlaczego trzymałem te 8 dni, te dokumenty? Bo szukaliśmy rozwiązania. Nigdy, nigdzie w żadnej gminie takich spraw nie było. Trzeba było się na tym poważnie zastanowić. I były dwie opinie prawne. Jedna dopuszczała, druga nie. Te referendum. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił opinię tego drugiego pana. Z tej opinii jest, będzie w uzasadnieniu około 80%. Także od samego początku niepotrzebnie to było robione, niepotrzebnie żeście chodzili, niepotrzebnie żeście zbierali podpisy, bo to było niezgodne z prawem. Wynik tego referendum byłby niezgodny z prawem, bo wójt nie ma takich uprawnień. No może się pan śmiać. I tu teraz dochodzimy do rzeczy najciekawszej. Otóż dzieje się to wszystko w czasie, gdy firma Wipasz, która od wielu miesięcy sponsoruje gminę Kodeń. To jest taki mechanizm, z którym, szczerze powiedziawszy, pierwszy raz w swoim dziennikarskim życiu się zetknąłem. Otóż o co chodzi? Otóż w maju 2023 Wipasz zaproponował wójtowi gminy Jerzemu Trociowi przekazanie gigantycznej dotacji w kwocie 250 tysięcy złotych. Donatorem miała być fundacja Wipasz pod nazwą Pomoc na Dłoni, należąca oczywiście do paszowego giganta. Wójt zwołał w tej sprawie posiedzenie Rady Gminy, ale zaprosił na nie tylko część radnych. Dalej ten pan kłamie. Nigdy wójt nie zwołuje, szanowni państwo, sesji. Zawsze robi to przewodnicząca rady, ewentualnie na wniosek wójta. Natomiast jak można zaprosić część radnych? Na to, że ten pan kłamie, bo posłuchacie dalej, swoich radnych, że komu miał zaprosić. Wynik głosowania był 9-4. Za tym przyjęcie tych pieniędzy. Kolejne wierutne kłamstwo. Nie wiem, czy ten pan sam miał te materiały, czy ktoś z państwa mu dostarczył. No nie wiem. Poczekamy dalej. Tych mianowicie tylko, którzy popierali jego politykę. A polityka wójta jest taka, żeby dotacje wszystkie przyjmować, bo po prostu pomagają w rozwoju gminy. Ci, którzy oponują, ci, którzy sprzeciwiają się wchodzeniu w tak bliskie relacje finansowe z Wipaszem, po prostu nie zostali zaproszeni na to. Który z radnych nie został zaproszony? Na 13 radnych, dwoje nie było usprawiedliwione. Pan przewodniczący wie doskonale, że nie ma takiej opcji, żeby nie zaprosić radnych. Nie wiem, czy mnie poprze. Także to jest wierutne kolejne kłamstwo. Na to posiedzenie Rady Gminy. No, kiedy doszło do posiedzenia tego Rady Gminy, wójt Jerzy Troć tłumaczył, że środki przekazane przez Wipasz zostaną wykorzystane dla aktywizacji seniorów. W Domu Kultury miały się odbywać m.in. kursy kulinarne. Jak sobie przeliczyłem, poprosiłem wójta, żeby mi dał jakąś dokumentację. Wójt mi nie dał tej dokumentacji, dostałem ją inną drogą. Przeliczyłem, proszę państwa, ilość tych kursów i całą ofertę tego, na co miały zostać wykorzystane te pieniądze z Wipaszu. I to się okazało, że każdy kurs kulinarny ma kosztować 5000 zł, a zarobi na tym pewien znajomy wójta Trocia. Słyszycie państwo te oszczerstwa? Wójt, proszę państwa, nie zwracał się ten człowiek do mnie o nic, o żadną dokumentację, bo taka dokumentacja po pierwsze nie istnieje. Ja nie mam takiej dokumentacji, jeżeli chodzi o to. Nie zwracał się nigdy do mnie ten człowiek o żadną dokumentację, bo jeszcze raz mówię, że ta dokumentacja nie istnieje. Jest tylko ogólnie rozpisana. A teraz już ten znajomy wójta, to sam nie wiem, kto to miałby na tym zarobić. Odbywają się, szanowni państwo, tam kursy różnego rodzaju, kulinarne też. Są inaczej rozdysponowane pieniądze, można przyjść i to wszystko sprawdzić. Nie mam żadnego znajomego zatrudnionego, który miałby prowadzić te kursy kulinarne. Chyba najdroższe w historii gminy, jeśli w ogóle nie najdroższe w dziejach, kursy kulinarne. No, pozostała część pieniędzy ma zasilić gminną kasę. Szanowni państwo, nie gminną kasę, tylko kasę GOPS-u i kasę Domu Centrum Kultury. Gmina z tego nie uszczknie ani złotówki, bo to jest na seniorów, a te projekty, kluby prowadzą właśnie te dwie instytucje. Rada Gminy Kodeń oczywiście uchwałę przegłosowała. I na konto fundacji trafiło 250... Andrzej, słyszycie, co pan mówi? Na jakie konto? Jakiej fundacji? My nie mamy żadnej fundacji. Na konto fundacji miało trafić 250 tysięcy.
tysięcy złotych od firmy Wipasz, potężna kwota. I co ciekawe, wójt Troć zataił przed mieszkańcami informację, że rozmowy z firmą Wipasz i znajomości z przedstawicielami firmy Wipasz zawarł wtedy, kiedy firma Wipasz zaczęła budować na terenie jego gminy swoje kurze farmy. No i tu... Nieprawdą jest, że w 2018 roku, w 2022 roku, nieprawdą jest, proszę Państwa, z tą firmą miałem pierwszy kontakt w 2020 i 2021 roku. Zaczyna się kolejny ciąg zagadek. Farmy kurze powstają w sąsiedztwie działek i domków wypoczynkowych. Słyszycie Państwo, gdzie powstają fermy? Działki wypoczynkowe w sąsiedztwie domów. To jest informacja? 600 metrów od domu niezamieszkałego i 1600 od domu zamieszkałego? Proszę dalej. Zupełnie z pominięciem jakiegokolwiek planu zagospodarowania. Jeżeli... Co więcej, przedstawiciele firmy Wipasz kupowali od rolników działki niemal za pół darmo. Mam wiedzę mniej więcej, za ile kupowali. 70 tysięcy za hektar, to Państwa zdaniem jest pół darmo? Za ziemię 5., 6. klasy? To nie jest za pół darmo. Jak to się działo, że działki, które figurowały jako rolne, gdy tylko stawały się własnością Wipasz S.A., to natychmiast stawały się budowlane? Kolejne kłamstwo, Szanowni Państwo. Te działki były rolne, są i będą, rolne, bo to jest dział specjalnej produkcji rolnej, to jest teren rolny zabudowany. Dlatego tam są tak niskie podatki, bo łapią się pod tą ustawę, o której zawsze mówiliśmy, że trzeba ją zmienić. Dalej. Drodzy Państwo, gwoli uzupełnienia dodam jedną rzecz. Ustawa z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nie będę podawał liczby dziennika, stanowi, że gruntami rolnymi w rozumieniu ustawy są grunty pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny. Jak Państwo już zapewne od jakiegoś czasu wiecie, zabudowa gruntów rolnych polegająca na budowie ferm drobiu mieści się w definicji działu specjalnego produkcji rolnej, a tym samym nie pozbawia tego obszaru znamion gruntu rolnego i nie jest to teren inwestycyjny, tylko nadal pozostaje gruntem rolnym. Ten zapis wyraźnie to formułuje. Natomiast ten żartowniś po prostu o tym nie wie. I po drugie, Szanowni Państwo, to nie wójt. To starosta zmienia przeznaczenie działek. To nie wójt, to starosta. Też ten pan się nie powtygował się, żeby zasięgnąć taką informację. To się działo wbrew przepisom. W maju... Ja tutaj pozwolę sobie ponownie dwa zdania. Ten pan nie mówi w ogóle o tym, jakim przepisom. Rzucenie informacji to jest sprzeczne z przepisami, jest żadną informacją. W związku z powyższym wcześniej jeszcze mówił o planie zagospodarowania przestrzennego, o zmianie. Drodzy Państwo, gmina Kodeń dokładnie od 2015 roku nie ma planu zagospodarowania przestrzennego na całym obszarze. Ma na fragmentach. Trudno jest zmienić coś, czego nie ma. No po prostu, ja nie wiem, ten pan prawdopodobnie może to zrobić. W 2023 roku postępowanie w sprawie wszczął Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Jego kierownictwo zażądało od Trocia map ewidencyjnych gruntów, w tym tak zwanych wypisów i wyrysów. Szanowni Państwo, żaden urząd nie wszczął żadnego postępowania. Przynajmniej nam nic o tym nie wiadomo. Nikt do nas nie przysłał żadnych dokumentów, żebyśmy coś tam mieli dostarczyć. Słuchajcie Państwo dalej. Z tych map w celu zbadania, czy zgody na budowę farm kurzych zostały wydane zgodnie z prawem. Do dziś odpowiedzi na to pismo nie ma. Szanowni Państwo, zgodę na budowę
wydaje starosta. Nie wójt. Zgodę na budowę, pozwolenie na budowę tak zwane wydaje starosta. Ile jeszcze pieniędzy spółka Wipasz przekazała gminie Kodeń? Sam Jerzy Troć nie odpowiedział mi na pytania, które w tej sprawie do niego wysłałem. Z kolei firma Wipasz twierdzi, że wszelkie działania są zgodne. Szanowni Państwo, nie wysyłał ten pan do mnie żadnych zapytań. Ja Państwu powiem, bo tam dalej padnie ta kwota, ile tych pieniędzy było i na co poszło. Nie miałem żadnego zapytania od tego pana. I nie w urzędzie. I służą rozwojowi gminy i rozwojowi biznesu. A prezes firmy Wipasz podkreśla, że te inwestycje wiążą się ze stworzeniem nowych miejsc pracy, co dla borykającej się z problemem finansowym gminy Kodeń będzie niewątpliwie przyczynkiem do rozwoju. Kiedy jeszcze mieszkańcy nie mieli informacji o planach Wipaszu na rozbudowę tych wszystkich kurników, na inwestycje, to Jerzy Droć wprowadził do budżetu gminy na lata 2021-2022 poprzez uchwałę Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu kwotę 42 tysiące złotych. Tak, proszę Państwa, ta kwota się zgadza. 7 tysięcy złotych otrzymaliśmy z fundacji dotacji dla przedszkola, nie wiem co w tym złego, na tablicę interaktywną. 8 tysięcy złotych, drodzy Państwo, dostaliśmy też od tej samej fundacji na doposażenie pracowni fizyko-chemicznej. 25 tysięcy otrzymaliśmy w zeszłym roku, jak widzieliście, na Jarmark Sapieżyński i 2 tysiące, o których wcześniej nie wiedziałem, otrzymało Centrum Kultury pan Skolimowski. Tak, przyjęliśmy te 42 tysiące legalnie od legalnej polskiej firmy, od legalnej polskiej fundacji. Ta fundacja obdarowuje bardzo dużo podmiotów. Proszę sobie sprawdzić, koło Międzyrzeca, szkoły, przedszkola, straże pożarne. Także to są legalne pieniądze i zrobiliśmy to legalnie, dobrze, przez uchwałę Rady Gminy, bo inaczej wójt nie może wprowadzić do budżetu. Musi to wprowadzić Rada. 7 czerwca odbyła się sesja, na której radni większością głosów przyjęli tą kwotę do budżetu gminy. Czemu nie? Kierowali się według moim zdaniem raczej naciskami i lojalnością wobec wójta, niż kolejnym sprzeciwem mieszkańców, bo mieszkańcy są przeciwni tym finansowym relacjom gminy z Wipaszem, właśnie dlatego, że istnieje faktyczny konflikt interesów pomiędzy mieszkańcami a firmą Wipasz. W biegu znajdują się postępowania odwoławcze, skargi. Część w ogóle mieszkańców chce referendum w sprawie tych kurników, a... Szanowni Państwo, były złożone sporo dokumentów do SKO. Na dzień dzisiejszy SKO większą część tych dokumentów odrzuciło. Większą część tych skarg SKO odrzuciło. Wyniki tego referendum mogą nie być korzystne dla Wipasza, dlatego wójt robi co może, żeby do tego referendum nie dopuścić. Owszem, byłem przeciwko temu referendum, ale nie robiłem co mogę. Byłem przeciwko tego referendum, bo jestem przeciwny wyrzucaniu pieniędzy z budżetu. Szanowni Państwo, przeprowadzić takie referendum, to trzeba w każdym okręgu powołać komisję. Zapłacić tej komisji, przygotować materiały, nakładki Braille'a, co niektórzy sobie nie zdają sobie sprawy, jaki to byłby koszt. My szacowaliśmy, że tak około 100 tysięcy, może nawet więcej. Po co wydawać z budżetu gminy pieniądze na referendum, które, drodzy Państwo, nic nie wniesie. Ale to nie ja uwaliłem te referendum, tylko Szanowni Państwo, Wojewódzki Sąd Administracyjny to zrobił. I myślę, że dobrze to zrobił i na podstawie prawa. Jednym ze sposobów na uniknięcie budowy ferm drobiu jest uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego. No i tu kolejna ciekawostka. W grudniu 2022 roku została podjęta uchwała zainicjowana przez Radę Gminy, lecz została unieważniona z powodu braku tak zwanej mapki poglądowej. Mapka poglądowa zginęła. No, co może tłumaczyć? Nic podobnego, Szanowni Państwo. Do tej uchwały, mam ją tu na stole, nie była dołączona mapka poglądowa. I nie można jej było dołączyć. Puść Andrzej dalej. Dlaczego nie można jej teraz wysłać do Generalnego Urzędu Geodezji i Kartografii? Dalej ten pan nie ma pojęcia, że to się wysyła do nadzoru wojewody. Nie można było tej mapki, Szanowni Państwo, dołączyć, bo ona nie była wpisana w uchwałę. Wpisuje się w uchwałę mapka wraz z załącznikiem, ale
nie my byliśmy jako urzędnicy autorem tej uchwały i dlatego ta uchwała nie została, dlatego ta uchwała uchylona, bo nie było tej mapki, gdzie na spotkaniu tłumaczyliśmy, że mapka jest niezbędna. 2023 roku podjęta została kolejna uchwała o zmianie zagospodarowania przestrzennego. Ta uchwała ograniczała możliwości budowy przemysłowych firm drobiu na terenie gminy. Do chwili obecnej wójt Jerzy Troć nie podjął żadnych działań w celu wprowadzenia tej uchwały. Szanowni Państwo, nieprawda. Przeprowadziliśmy rozmowy, zorientowaliśmy, jak to prawnie wygląda. To nie jest taka rzecz, że to się zrobi z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Taki zmian planu zagospodarowania przestrzennego potrzebuje dużo czasu i sporo pieniędzy. W międzyczasie, drodzy Państwo, dowiedzieliśmy się, analizując stan prawny, że Sejm pracuje nad nową ustawą, o której dzisiaj była mowa na spotkaniu w tej całej komisji. Sejm pracuje nad nową ustawą i w tej chwili mieliśmy, drodzy Państwo, dylemat. Rozmawiałem z firmami, które mogłyby coś takiego wykonać, ale to przekracza 130 tysięcy, powinien być przetarg. Żadna firma nie chciała się podjąć, żeby zrobić to poprzez przetarg, dlatego że jest potem bardzo dużo zmian, dużo aneksowania tego wszystkiego. Zaproponowano wam, miałem, że można to robić częściowo. Nas częściowo, drodzy Państwo, nie interesują. I teraz z kolei tak. Mogliśmy w marcu, w kwietniu wynająć firmę, podpisać umowę, a teraz rzekomo ma być w lipcu albo w sierpniu, wejdzie nowa ustawa, plan ogólny tak zwany. Plan ogólny. I te prace okazałyby się zbędne. Zbędne, wyrzucone pieniądze w błoto. Czekamy, wróciła ta ustawa do Sejmu. Czekamy, koniec lipca, ewentualnie początek sierpnia, ma być już ta ustawa, ma wejść w życie. Czy to wejdzie, tego nie wiem na 100%. I wtedy, drodzy Państwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami będziemy procedowali tę zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Byłoby kolejne wyrzucenie pieniędzy w błoto. Nie stać nas na życie, a przecież jest do tego zobowiązany jako włodarz gminy. I tu jest, proszę Państwa, pewna ciekawostka. Otóż kim w ogóle jest pan Jerzy Troć, który tą gminę prowadzi w taki sposób, powiedziałbym, trochę niestandardowo. On, wójt tej gminy, został w 2018 roku jako kandydat oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętacie, kiedy zostałem wójtem? Nie w 18, w 14. I kiedy pan Troć ubiegał się o stanowisko wójta, to musiał złożyć oświadczenie lustracyjne. W tym oświadczeniu lustracyjnym napisał, że oczywiście nigdy nie był pracownikiem ani współpracownikiem organów ścigania, organów bezpieczeństwa państwa w PRL. Natomiast ja znalazłem jego teczkę w Instytucie Pamięci Narodowej. Ona ma sygnaturę 00119/559. I co z niej wynika? Ja sobie tutaj wynotowałem. Wynika z niej, że Jerzy Troć, urodzony w 1963 roku w Sławatyczach, niedaleko Kodnia, był prominentnym zaufanym aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego PRL. 14 września 1985 roku podpisał zobowiązanie do współpracy z Wojskową Służbą Wewnętrzną, czyli kontrwywiadem PRL, tej służby, z której przekształcenia powstały później Wojskowe Służby Informacyjne. Podpisując zobowiązanie, Jerzy Troć wymyślił też dla siebie pseudonim Orzeł. I w jego charakterystyce czytamy tutaj cytat. Uwaga. Pozyskany do zadań profilaktyki i rozpoznania stanów zmiennych pod kątem ustalenia powiązań z krajami kapitalistycznymi, klerem i elementu antypolskiego oraz zdarzeń godzących w gotowość bojową pododdziałów. Archiwa zachowane w Instytucie Pamięci Narodowej pokazują, że młody Troć niedługo pracował dla aparatu opresji PRL. Już w 2 lata później, dokładnie w roku 1987, rozwiązał współpracę i odmówił jej kontynuacji. Szanowni Państwo, mam tutaj te swoje zobowiązanie, które podpisałem w 1985 roku. Nie brzmi ono tak jak tam. Przeczytam Państwo. Ja, szeregowy Jerzy Troć, syn Arseniusza, urodzony w 1963 roku, zobowiązuję się do dobrowolnej współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego w zakresie przeciwdziałania wrogiej przestępczej działalności wymierzonej przeciwko siłom zbrojnym PRL. Jednocześnie zobowiązuję się do ścisłego zachowania w tajemnicy powyższego faktu.
w celu potwierdzenia swojej obiektywności, szczerości oraz lojalności wobec organów kontrwywiadu wojskowego wszelkie informacje, które uznam za stosowne, przekazywał będę na piśmie, podpisując pseudonimem Orzeł. Rola moja w zakresie tej działalności kończy się z chwilą ukończenia odbywania zasadniczej służby wojskowej i jest data. Szanowni Państwo, podpisałem to zobowiązanie po 5-miesięcznym szkoleniu, jak tworzono pluton do działań specjalnych. Pamiętacie Państwo, że to były służby MSWiA pod Kiszczakiem. Podpisało nas takie zobowiązanie wielu. Tylko faktem jest, że do współpracy nie doszło. Bo żeby współpraca była, to trzeba składać meldunki, ktoś musi robić notatki i rzecz święta, bo przeszedłem to przez IPN, Szanowni Państwo, i rzecz święta, protokół zezwyczajenia tych dokumentów. Same podpisanie współpracy to nie jest współpraca, ale puść Andrzej dalej, ja dokończę. 30 lat później wystartował w wyborach na wójta gminy Kodyń. Złożył oświadczenie lustracyjne, z którego wynikało, że nie był współpracownikiem ani funkcjonariuszem aparatu bezpieczeństwa PRL. I tutaj ciekawostka. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że kłamał. Wójt odwołał się od tego wyroku i Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrok zmienił i stwierdził wbrew materiałom zachowanym w IPN, że Troć nie był agentem służb specjalnych PRL i dopiero to orzeczenie umożliwiło Trociowi objęcie fotela włodarza gminy. Szanowni Państwo, proszę dokładnie zwrócić uwagę na daty. Ten pan mówi, że to oświadczenie umożliwiło mi objęcie stanowiska wójta, tak? Ten wyrok drugiego sądu. Drodzy Państwo, oświadczenie złożyłem 18 stycznia 2008 roku. 10 lat wcześniej. Wyrok w pierwszej instancji, że skłamałem w oświadczeniu lustracyjnym, był z 11 czerwca 2013 roku. Odwołałem się od tego wyroku, bo miałem, Szanowni Państwo, takie prawo, bo nie zgadzałem się z tym, że współpracowałem, bo nie donosiłem, nie składałem żadnych meldunków, żadnych notatek. Jeżeli miałem kontakt z tymi oficerami, to kontakt służbowy, bo byłem w plutonie do działań specjalnych. Owszem, miałem takie kontakty z oficerami, ale to było służbowe. A to trzeba tajne. I Szanowni Państwo, i 13 listopada Sąd Apelacyjny w Lublinie, ten pan też nie odrobił lekcji, chyba że robi to specjalnie. Przecież jest instancyjność sądów, tak? Są sądy wyższej instancji. I ten sąd wyższej instancji co pisze, Szanowni Państwo? 13 listopada Sąd Apelacyjny w Lublinie, druga instancja, wyższa instancja, co zrobił? Zmienił zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego w ten sposób, że stwierdza, że Jerzy Troć złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Czyli co? Ten pan kłamie. Po pierwsze, 2008. Wyrok miałem w 13. Wstydziłem się, bo była nagonka wtedy. W tym czasie, Szanowni Państwo, nie byłem wójtem, tylko byłem radnym. Byłem radnym w tym czasie, jak mnie sprawa trwała prawie 2 lata, jeżeli chodzi o to. Także nie mam sobie tutaj nic do zarzucenia. Jestem czysty, Szanowni Państwo, nigdy nie współpracowałem. Ja sam na ochotnika nie poszedłem do wojska i mnie do wojska chyba wcielono, żebym tych ludzi bronił, a nie mordował. A że potem się zmienił system, a ja miałem to szczęście, że jeszcze służyłem pod Kiszczakiem w MSWiA, to ja sobie służby nie wybierałem. Dlaczego ta sprawa się w ogóle znalazła w sądzie? No bo IPN zakwestionował prawdziwość jego oświadczenia lustracyjnego. No, sądy co innego stwierdziły. Wzajemnie ze sobą sprzeczne wyroki wydały, no ale to już szczegół. Dziś Jerzy Troć odcina się od swojej PRL-owskiej przeszłości. Twierdzi, że jego wyłącznym celem jest praca dla gminy i dla mieszkańców. Dotacje pozyskiwane od WIPAŻ-a przedstawia jako swój wielki sukces, między innymi w lokalnym organie prasowym. Tyle tylko, że trudno jego aktywności w tej dziedzinie nie łączyć z ciągłym dofinansowaniem gminy przez WIPAŻ. Jak się dowiedziałem, w styczniu tego roku Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczęło sprawę dotyczącą dziwnej pożyczki dla wójta Trocia. Wójt miał pożyczyć 350 tysięcy złotych i zarejestrować tą pożyczkę w Urzędzie Skarbowym w Sielcach i tam też zapłacić podatek, bo od każdej pożyczki płaci się podatek 2%. Pożyczkodawcą, i to jest ciekawostka, miał być Marek Zagórski, były poseł PiS. Zagórski był posłem do 31 marca 2023 roku, potem z dnia na dzień zrezygnował z mandatu. Jak się dowiedziałem w PiS,
tą decyzję podjął po osobistej, krótkiej rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. I nie wiadomo, co było powodem tej decyzji, natomiast Zagórski po tym, jak pozbył się mandatu, jak zrezygnował z mandatu poselskiego, został doradcą zarządu firmy Wipasz. A dziś jest prezesem Krajowej Grupy Spożywczej. Ciekawa historia, bo to jest historia, która pokazuje zgodne z prawem, ale bardzo dziwne relacje włodarza gminy z prywatnym przedsiębiorcą. Oceńcie Państwo sami. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, w styczniu tego roku, czyli mamy już 7 miesięcy, a ja nie wiem, że takie postępowanie trwa. Jak myślicie? Wziąłem to pożyczkę czy nie? Na tyle, co mnie znacie. Potrzebna mi ona była do szczęścia czy nie? Powiem Państwu. Szanowni Państwo, w życiu nie brałem żadnego kredytu, żadnej pożyczki. Tym bardziej tego pana nawet nie wiem, jak on wygląda. Nie znam tego człowieka. Traktuję to jako atak na moją osobę, na wieloletnią pracę i atak na PiS. To jest, szanowni Państwo, atak na PiS i atak na moją osobę. I dlatego powiem Państwu tak, nie zostawię tego tak, nie pozwolę szargać swojego dobrego imienia i zgłaszę to do prokuratury i na policji. I oczywiście nie tylko przeciwko temu panu redaktorowi, tylko jeszcze przede wszystkim tym, którzy... Mogą być tam ktoś, może być się znaleźć ktoś z Państwa, od razu ostrzegam. Wszystkim tym, którzy używali tych fałszywych pomówień pod moim adresem. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Ja jedynie gwoli krótkiego uzupełnienia tego, co mówił pan wójt, powiem o dwóch faktach. Po pierwsze, w 2018 roku pan Jerzy Troć kandydował z własnego komitetu wyborczego, a nie z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Pan znowu nie odrobił lekcji. On po prostu jest bardzo leniwym uczniem. Druga kwestia, drodzy Państwo, ja nie wiem, czy Wy wiecie, ale wszyscy mieszkańcy gminy Kodeń rozliczają się z podatków, w tym z podatków o czynnościach cywilnoprawnych, czyli takiego, jakiej płaci się za pożyczkę, rozliczamy się w Białej Podlaskiej, nie w Siedlcach. Ktoś temu panu znowu coś zamieszał i źle powiedział. Nikomu źle nie życzę, ale proszę się postawić w mojej sytuacji. Nie pozwolę na szarganie swojego imienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Przypominam nasze zasady, o których na wstępie dla tych, którzy... Nie, nasze. Spotkanie jest nasze, spotkanie jest na naszych zasadach. W związku z powyższym przypominam, tematem jest to wystąpienie tego żartownisia, wystąpienie wójta, plus do tego inne sprawy związane z tymi tematami, które zostały poruszone. Głos odbieram w momencie, kiedy wychodzimy poza granice kultury i wychodzimy poza granice tematu. Tak, pani Barbaro. Bardzo proszę, pan Mackiewicz. Właśnie po to jest mikrofon. Na początku zostałem wywołany, że pan wójt mówił, że umieściłem to gdzieś tam w sieci o 15 tam z groszami. To ten film, jako że ja umieściłem. O ile mi wiadomo, nie ma w Polsce zakazu umieszczania czegokolwiek, co jest dostępne wszystkim. To jest wolność słowa i tak dalej. Jeśli pan wójt ma coś do tego w pana, to proponowałbym tego pana jakby gdzieś tam pozywać w tym kierunku, ale to na razie nie o tym. Tak sobie wyłapałem kilka, mam kilka pytań z całego tego filmu i z tej relacji. Czy zaprosił pan na to spotkanie tego redaktora? Moje pytanie do pana wójta. Czy pan wójt? No spotkanie, wiadomo, odnosimy się do tego filmu. My nie jesteśmy twórcami tego filmu, my zobaczyliśmy to w sieci, jak wszystko, co widzimy w sieci. I teraz
I teraz, jeśli, nie wiem, czy pan rozumie, o co chodzi w subskrybowaniu niektórych stron. Jeśli ja obserwuję jakąś stronę i zasubskrybuję, to ktoś... Momencik, pan nie rozumie. Ja widzę, że pan nie rozumie. Chodzi o to, że jak ja zasubskrybuję Radio Beeper, to wszystko, co Radio Beeper wrzuca, to w ciągu sekundy wyskakuje mi, że Radio Beeper wrzuciło jakiś post. I tak to widzimy my, wszyscy, którzy subskrybują jakiekolwiek kanały. I teraz moje pytanie. Ja od ręki od panu odpowiem na to i zapytam o jedną rzecz. To jakim cudem o godzinie 15:30, a więc na pół godziny przed wprowadzeniem materiału do sieci, na pana stronie pojawi się: za chwilę coś będzie się działo. Wtedy nie wiedziałem, co ma się dziać. Teraz już wiem. Nie, tu nie rozumiemy się, ale okej. Czy zaprosił pan wójt tego redaktora tego filmu? No bo to się do niego powinno dotyczyć. On to zaczął. Proszę, do czego miałem zaprosić tego pana redaktora? Nie. Znaczy, panie wójcie, jest to sytuacja dla nas pierwsza. Ktoś wyciąga działa przeciwko panu. I teraz, czy pan zaprosił tego pana, który tak naprawdę wywołał ten nasz niepokój mieszkańców? Czy pan zaprosił? W ogóle z tym człowiekiem nie miałem do czynienia. To po co go miałem zapraszać? Z tym panem spotkam się w sądzie, proszę pana. Ja nie będę nikogo zapraszał, kto rzuca takie kalumnie, wytacza takie działo, a pan już nie będzie taki święty. Ja i tak wiem, że to stoicie za tym, pan między innymi. Ponadto pragnę zwrócić uwagę, że ten pan nie zapytał wójta, co myśli na temat tego materiału. Nie poprosił o komentarz do materiału, który jest ohydny po prostu. Normalnie myślący dziennikarz, widząc tego typu informacje, przyjeżdża i sprawdza, bo inaczej się podkłada, tak jak zrobił ten pan redaktor śledczy. Tak, ja dziękuję panu, może pan wrócić. To pan zada. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ale bardzo proszę. Okej. Bo pan ma zasady. Więc to pan będzie chodzić z mikrofonem, tak? Tak. Okej. Jeden mikrofon taki bardzo dobry, tak? Nie. Dobrze. Ja mogę zadawać pytania. Panie Krywicki, ja mogę zadawać pytania i chodzić z mikrofonem, nie ma problemu. Bo to jest ważne, to pytanie, czy pan go zaprosił. No, pan nie zaprosił, okej. Okay. Więc trzecie moje pytanie. Tak trochę ucieknę troszkę na bok, ale było to poruszane. Pan wójt mówił nas, że były konsultacje społeczne odnośnie tych wymagane. Teraz ja chciałbym zobaczyć, że pan pokazał mieszkańcom tę dokumentację z tych konsultacji, kto podpisał, data, kiedy było to spotkanie. To tak jak pytanie moje. Mówiłem panu, że konsultacje się odbyły, ale nie było... Czekaj, kto się... Konsultacje zgodnie z artykułem tym 65c się odbyły poprzez wywieszenie na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń. Możliwe na BIP-ie też. Na BIP-ie lub pisało tablica ogłoszeń lub na stronie internetowej. Było to wszystko wywieszone. Znaczy w gminie na tablicy ogłoszeń i było ogłoszone na BIP-ie. I to, proszę pana, wystarczyło. Na pewno nie musiałem tego konsultować tutaj z panem i z większym państwa, tylko powinienem to, jak już konsultować, to z mieszkańcami tych podległych wsi, czyli Kątów i Kopytowa. Ja rozumiem, że wywieszenie według pana to jest konsultacja. Tak, czyli wywieszamy i to już społeczeństwo się wypowiedziało. Z tego, co mi wiadomo, to sołtysi Kopytowa i Kątów nie potwierdzili, wręcz podpisali swoim podpisem i swoją pieczątką, że nie było takich konsultacji. Przepraszam, czy chodzi o podpisanie,
jakiegoś oświadczenia dotyczącego wywieszenia plakatu informacji w Kopytowie? Tak? Obwieszczenia. Drodzy Państwo, osobiście wywieszałem. Jechałem do jednostki wojskowej, która jest w Kopytowie. Tam od czasu do czasu po prostu muszę się pojawić i takie obwieszczenie zawiesiłem w Kopytowie. Ja nie mogę powiedzieć i ręczyć, co się stało z takim plakatem. Niestety, nie, zdjęć nie robiłem. Tradycja robienia zdjęć tego typu rzeczy to się pojawiła przy panu. Wcześniej tego nie było. Po prostu powiesiłem. Mam niestety przykre doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu plakaty, afisze, dlatego że w trakcie praktycznie każdych wyborów gdzieś one są zrywane. Wiatr, ludzie, deszcz. Nie, poczekaj, poczekaj. To chodzi, bo wie pan, ja trochę też przeczytałem na ten temat. I... Dobrze. Ale to jest irytujące. A pan ma świadka, że tego nie zrobiłem? Dziękuję. Znaczy, z tego co mi wiadomo, to takie obwieszczenie, które urząd wywiesza, jest data, kiedy, o której godzinie, podpis sołtysa, kiedy się wywiesza i kiedy się zabiera z datą potwierdzenia do dokumentacji całego tego procedury. A skąd pan, ma pan takie informacje? Czyta pan? No to w takim układzie źle to robimy. Nie ma takich. Teraz obecnie widzę to, co zrobiliście, jest tak, jak powinno być. Wszystko jest podstemplowane i to tak trzeba było zrobić na początku, ale myślałem, że pan ma takie dokumenty. Dobrze, to już jakby minęło to pytanie. Ja się zadam jeszcze takie dodatkowe pytanie, bo przeznaczyliśmy Fundusz Sołecki na ten studium, na zmianę. Teraz pytanie, jeśli tego nie wprowadzi gmina, co się dzieje z funduszem i jaka to jest kwota? Pieniądze są normalnie w budżecie gminy, a kwota w tej chwili jest ponad 200 tysięcy, jeżeli chodzi o wszystkie fundusze ze wszystkich, ponad 200 tysięcy. Czy jak fundusz będzie przeznaczenie funduszu będzie niezrealizowane, one zostają w gminie? Tak, i przeznaczamy te pieniądze, nie wiem czy pan pamięta, przeznaczaliśmy te pieniądze na wkłady do projektów i zazwyczaj tak robimy, po to, żeby mieć możliwość pozyskania większej kwoty. Aha, rozumiem. Już wiem, o co chodzi. Okej. Na to chwilę tak. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę się nie obawiać, proszę pytać. Bardzo proszę, pan Burzyński. Ostatnio nie chciał pan słuchać odpowiedzi, to nie wiem, po co pan pytania zadaje, tak szczerze powiem. Ja mam inne zdanie. Ja mogę... Oczywiście. Bardzo proszę. Pan tak uważa, ja uważam, że nie dopuściliście mnie do głosu, także ma pan prawo tak uważać, ja też ale mam to nie, swoje. Ale to nie my, to je, my nie kierujemy obradami sesji, panie Burzyński. No mieliśmy skupić się na dzisiejszym temacie, a nie historia. Przepraszam pana. No trzymajmy się zasad, które pan ustalił. Chciałem tak, po pierwsze dużo rzeczy było pokazanych, wyświetlanych na filmiku, które przedstawił dziennikarz. Pan wójt odniósł się do tych spraw i powiem uczciwie tak, z wieloma sprawami przedstawionymi przez dziennikarza nie zgadzam się. Mam swoje zdanie w tym temacie, ale też z wieloma sprawami przedstawionymi przez pana wójta też się nie zgadzam. Jako że tutaj jak sołtys Kodnia pytał o to, czy pan wójt zaprosił dziennikarza, uważam, że fajnie byłoby właśnie tak wymieniać zdania wprost, no ale nie doszło do tego, rozumiem pana wójta. Ja bym chciał tylko przedstawić na podstawie, tylko sobie znajdę ten materiał, bo państwo w większości jak chcemy zasięgnąć, dowiedzieć się o czymś, to sięgamy do internetu i korzystamy z Wikipedii. Opieram się tylko i wyłącznie na Wikipedii i chciałbym przedstawić parę zdań o tym dziennikarzu, który ten materiał
przedstawił, tak żeby było wiadomo, z kim mamy do czynienia. Pana wójta wszyscy znamy, a sądzę, że niewiele państwo wiedzą o tym dziennikarzu, a warto się z tym zapoznać. Jest to dziennikarz bardzo znany w Polsce, który bardzo wiele spraw ujawnił, będąc dziennikarzem tak zwanym śledczym, na łamach wielu czasopism, z którymi współpracował, przedstawił i o dziwo, mimo że sprawy były częstokroć bardzo dotyczyły afer, to wyczytałem, że większość spraw wygrywał w sądzie, mimo że go pozywali. Także jest to, daje do myślenia. Tak jak zaznaczyłem wcześniej, z wieloma sprawami się nie zgadzam. Ten pan rzeczywiście nie do końca się przygotował. W każdym bądź razie tak, odnośnie tego pana dziennikarza. Ukończył Uniwersytet Warszawski, dziennikarstwo. Chciałbym przedstawić, przytrzymaj mi może mikrofon, bo ja... Dzięki. Momencik, bo ja z Wikipedii zrzuty sobie porobiłem i chciałem przeczytać fragment właśnie z tej Wikipedii. Przepraszam państwa, że... Czy ja w międzyczasie mogę jedno zdanie, panie Burzyński? Tak. Drodzy państwo, ja nie wiem, czy państwo wiecie, co to jest Wikipedia. Wikipedia to jest zbiór prawd oczywistych, które zostały przekazane przez osoby takie jak my. Tam każdy może wpisać i to jest po prostu zakonotowane tam. Dopiero jeżeli to się nie zgadza z prawdą i ktoś jest w stanie to potwierdzić, wtedy może zainterweniować i zażądać zmiany zapisu. Ja nie wiem, a śmiem nawet powiedzieć, że wiem, że być może ten pan po prostu dał zapis do Wikipedii o sobie. Ja bym chciał po prostu tylko, żeby państwo, też mieszkańcy, mieli możliwość zapoznania się z tym, co ta osoba przedstawia i kogo przedstawia. Znalazłem ten materiał. Procesy sądowe. Bardzo szybko. Publicystyka Leszka Szymowskiego wywołuje kontrowersje, głównie u osób, które były bohaterami jego reportaży. W 2007 roku po emisji w Telewizji Polskiej reportażu Szymowskiego na temat spółki Ecotrade, spółka ta wystąpiła z pozwem sądowym przeciwko dziennikarzowi TVP, domagając się prawie 1 000 000 złotych odszkodowania i przeprosin większości mediów. Po 8 latach w marcu 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo, a pracę Szymowskiego nazwał wzorem rzetelności, wzorem... Kurde. To co, sugeruje pan, że ja kłamię? Nie, właśnie ja chcę. Nie, no to chcę, chyba w tym kierunku podążamy. Chyba w tym kierunku podążamy. Żeby mieszkańcy też poznali osobę, która przedstawiła ten materiał. Nie tylko, no znajmy obydwie strony troszeczkę. Może. Też nie wiem. Kolejne, żeby nie zanudzać, wiele spraw, akurat na Wikipedii piszą o sprawach, które on wygrywał. O przegranych nie piszą, ja tylko opieram się na tym, co Wikipedia pisze. Dlatego stąd moja informacja, państwu, że tam każdy państwu, może napisać to, co zechce. No nie wiem, czy jak pan, jak ja sobie napiszę coś o panu Trociu, to mi to tam Wikipedia pokaże. Ja w każdym bądź razie chciałbym, żeby państwo też mieli obraz. Ja nie wiem, kto mówi prawdę, bo w tej chwili pan wójt przedstawia sprawę tak, a nie inaczej. Chciałbym wierzyć i wierzę jemu. Ale myślenie dziennikarza i przedstawienie tych tematów, nie sądzę, żeby bez oparcia się o fakty rzucał takie tematy. Dlatego mam nadzieję, że przyszłość pokaże. Mam nadzieję, że pan wójt rzeczywiście ten do sądu sprawę wytoczy, sprawę temu dziennikarzowi. I tak jak zawsze już na wielu sesjach Rady Gminy mówiłem, czas jest najlepszym lekarstwem i czas pokaże, kto miał rację. Czy ten dziennikarz, czy wójt pan Jerzy Troć. Mam nadzieję w każdym bądź razie, że prawo i sprawiedliwość, nie jako partia, tylko prawo i sprawiedliwość wygra ją w tym temacie. Jestem dziękuję. Pewny, że triumfuje. Dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę.
Witam Państwa. Dzień dobry. Ja mam kilka pytań. Nie było tutaj Pani Przewodniczącej, więc skieruję do niej takie zapytanie odnośnie tego referendum. W końcu jak to było? Kiedy Pani dostała te dokumenty? Jaki tam był czas oczekiwania? Przepraszam bardzo, tematem nie jest ale było osobą, poruszane. Do której ale zadajemy uważam, pytanie, że to jest... nie jest Pani Radecka. Do wójta. Bardzo proszę. Dobrze. Następne moje pytanie. Pan mówi tutaj o konsultacji społecznej i o tym, że radni nie wiedzieli. Pan powiedział na którejś bodajże sesji, że radni nie musieli wiedzieć. No i teraz też pytamy się Państwa, może przy okazji następnej sesji pytamy się, czy Państwo radni kłamali, mówiąc, że nie wiedzieli? Bo coś tutaj się nie zgadza. Albo w końcu wiedzieli, albo nie wiedzieli. Czy nas wprowadzają w błąd, czy po prostu Pan Wójt nas wprowadza. Nie chcę oskarżać tutaj ani jednej strony, ani pana wójta, ani radnych. Tylko to jest do wyjaśnienia, bo pan sam powiedział, że nie musieli wiedzieć. Konkretne pytanie proszę zadać. Czy to prawda, że radni wiedzieli? Tak, proszę panią, cześć radnych, z panią Barbarą Radecką wiedziała o firmie Wipasz. Proszę bardzo, nawet mam tutaj zdjęcie. Znaczy o firmie Wipasz, czy wiedzieli o tym, że tak, powstaną u nas, powstaną rozmawiali, fermy? Rozmawiali, pan Michał Wiśniewski może to zaświadczyć, na spotkaniu w przedszkolu była rozmowa na temat tego, co ci państwo będą u nas robili. Zaraz, ja tylko jeszcze mam pytania. Dobrze. Drodzy, tak, co do uchwalenia uchwały przez Radę Gminy odnośnie planu zagospodarowania przestrzeni. Drodzy Państwo, jeżeli my tego nie będziemy procedowali, Pan Wójt nie będzie procedował, niestety nam to ucieknie. Nie wiadomo, czy będzie to uchwalone w sierpniu, lipcu, a jeżeli w sierpniu nie przejdzie ta ustawa, to dalej będziemy czekali na następną ustawę? Wtedy ryzykujemy wydanie około kilkuset tysięcy, powyżej 500 tysięcy złotych i będziemy procedować. Ale to jest co? Problem jest, że te 200, które są z funduszy sołeckich, mi szkoda tych pieniędzy na to. Ale proszę pana, ale to jest przeznaczenie sołtysi, ale to sołectwa. Jeżeli wy uważacie, że trzeba te pieniądze wydać i wyrzucić, bo w krótkim czasie pojawią się znowelizowane dokumenty, to ja nie wiem, chyba panie wójcie trzeba będzie ulec presji osób, żeby wyrzucić pieniądze. Ale to nie jest wyrzucenie, to nie jest, jeżeli, jest. Drodzy państwo... Nie wiem jak się do pani zwrócić, żeby nie zostać panie tutaj zaraz w jakiś sposób skarcony. Powiem pani w ten sposób. W momencie, kiedy została podjęta uchwała o przygotowaniu, podkreślam, przygotowaniu, bo ten pan nie odrobił lekcji tutaj. On jest cieniutki. Ale ten pan mnie nie interesuje. A ja pani mówię, co on robił. Panią nie musi interesować. Być może jest ktoś, kogo to zainteresuje. I plan, została uchwała o podjęciu przygotowań do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Na czym to polega? Polega to na przygotowaniu całej procedury. Oczywiście. Do podjęcia prac, a później dopiero po zakończeniu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego jako efektu tych prac podejmuje się uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Te prace dzisiaj trwają. One cały czas są. Na początku to, co pan wójt w skrócie powiedział. Ale państwo mówicie, że czekamy do uchwalenia. Ale ja nie będę z panią polemizował. Albo ja teraz odpowiadam, albo pani mówi. I prawda jest taka, że te prace w tej chwili trwają. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ktoś coś powie i wyrzucamy od razu kilkadziesiąt tysięcy, bo trzeba po prostu to zrobić. No najpierw trzeba się... to zrobić. Bardzo proszę o nie przeszkadzanie. Najpierw trzeba się zastanowić, gdzie, kto i za ile. I my żeśmy zrobili to rozeznanie. Pani nie zrobi tego planu, prawda? Ja też nie zrobię. Nie pytałem pani, to retoryczne było. Następne pytanie. Natomiast skierować do pana wójta. W tej chwili prowadzone są działania. Oczekujemy na to, co dzisiaj dokładnie, nie wiem, czy w tym momencie, czy już to było, czy będzie, zrobi Sejm. Sejm ma dzisiaj głosować nowelizację ustawy o planach zagospodarowania przestrzennego. Tak. Bardzo proszę. Ja rozumiem, panie, ja kieruję do pana wójta Jerzego Trocia pytanie swoje, tak? Jeżeli pan może mi odpowiedzieć, to bardzo bym prosiła. Ale jeszcze raz na to samo? Żeby pan, po prostu pan zastępca nie odpowiada. Proszę panią, sprawa jest tego rodzaju. Czekamy na...
Pani nie będzie sterować tym zebraniem. No co? Widzę, że pan wójt nie ma nic do powiedzenia w tym momencie, bo jest odbierany głos przez pana Krywickiego. Znaczy, następne moje pytanie. Pan Andrzej jest prowadzącym to spotkanie. Może pani zdąży to zauważyć. Dobrze. Mam takie pytanie odnośnie tych budowy tych ferm. Panie wójcie, czy to prawda, że WIPAR złożył o nowe lokalizacje w naszej gminie? Nieprawda. Nieprawda, tak? No i są kąty, oprócz Kopytowa kąty. Nowej lokalizacji nie ma żadnej. Czy rozumiem, że jeżeli by taka zaistniała sytuacja, społeczeństwo będzie o takiej sytuacji poinformowane, ale pan nam obiecał, że więcej kurników nie będzie. Obiecałem, tylko powiedziałem państwu jasno, że nie wiem, oprócz Kopytowa i kątów, że więcej raczej nie będzie tych kurników, ale na dzień dzisiejszy nie wiem, kto ma jako działkę. Na dzień dzisiejszy nie wiem, czy ktoś tam ma działkę, czy nie ma. Nie znam strony finansowej WIPAŻ-u. Dziękuję bardzo. Pan Bąbel, przepraszam, Bobel. Proszę państwa, panie wójcie, pan jest organem administracji samorządowej. Jest pan urzędnikiem jako organ. I każdy organ państwowy czy administracji samorządowej jest zobowiązany do realizowania i działania zgodnie z prawem i według prawa. I proszę pana, mówienie o tym, o czymś takim, że poczekamy, bo może za miesiąc, za dwa, w lipcu, w sierpniu w Sejmie może się pojawi ustawa, może się pojawi. Pan jest zobowiązany do tu i teraz, na podstawie obecnego i prawa, do działania. Niezwłocznie, tak jak mówi prawo. A to, co pan robi jako organ Urzędu Gminy, to jest po prostu bezczynność. To jest bezczynność, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego. Proszę pana, to jest pana zdanie. Jak będziesz pan wójtem, to będziesz pan tak robił. Na razie ja jestem wójtem, biorę za to odpowiedzialność i decyduję. Nie będę wywalał pieniędzy na darmo, bo my ciężko pracujemy, ciułamy te pieniądze, żeby ta gmina funkcjonowała w każdym kroku. Także nie będzie w tej chwili, poczekamy. A ustawa już jest w Sejmie. Z racji tego, że jestem sołtysem, interesuję się swoim sołectwem i nie tylko, i będę dalej brnął, to my mieszkańcy decydujemy o naszych pieniądzach. To my mieszkańcy przeznaczyliśmy pieniądze na pewien cel. Rada w stuprocentowo przegłosowała nasz fundusz sołecki. I pan mi mówi, że pan się nie liczy z nami. Pan jest wykonawcą. Fundusz sołecki był uchwalony zgodnie z prawem i z wolą mieszkańców. I pan powinien to wykonać. O co w tej chwili panu chodzi? Bo proszę pana, na te kolejne lata Rada ma prawo zawiesić Fundusz Sołecki. Fundusz Sołecki to nie są takie pieniądze z nieba, tylko to są pieniądze wydzielone z budżetu gminy. Może być Fundusz Sołecki wydzielony? Nie musi, drodzy państwo. I Rada ma takie uprawnienia i na kolejny rok Rada uchwaliła, że nie będzie tego Funduszu Sołeckiego. I też jakoś przeżyjemy. Fundusz Sołecki został po części w pana, znaczy finansowo został cały zrealizowany, tylko że widział pan, jakie były koszta, jakie były kwoty, został zrobiony jeden zjazd. Na kolejny zjazd mamy przygotowane płyty, które żeśmy, szanowni państwo, zdemontowali z wysypiska i zamontujemy je własnymi siłami, ale nie w tej chwili. Jest nas, pracowników fizycznych jest coraz mniej, drodzy państwo, i będzie to realizowane. To, co możemy zrobić własnymi siłami, to po co mamy na to wykładać pieniądze? Fundusze sołeckie w niektórych sołectwach były zrealizowane, w niektórych sołectwach nie były zrealizowane. Ale fundusz sołecki to nie jest tak, że sobie sołtys czy wieś wymyśli, że ma być to zrobione. Nie, to wy powinniście się zaangażować w realizację takiego funduszu. No niech mi pan powie, co pan za tamtą kadencję jako sołtys zrobił. Bo to, że nas szkalować, opisywać nas, to pan potrafi. Ale co pan z tamtej kadencji jako sołtys zrobił dla tej społeczności? Do tego zaraz wrócimy. Ale to nie jest, zresztą to nie jest temat. Natomiast mam takie poczucie sprawy, że pan nie do końca pojmuje, na czym polega demokracja. Demokracja to jest przekazywanie pewnych kompetencji
części osób do zarządzania. I to jest tak zwana demokracja pośrednia. Demokracje bezpośrednie realizują się przez referendum, ale zarządzanie środkami, które dysponuje ta władza, która w danym momencie zarządza państwem, regionem jakimś czy coś w tym rodzaju, należą do kompetencji tego organu. To, o czym pan mówi, jest po prostu anarchią, bo pan przyjdzie i będzie krzyczał w tej chwili, że chce przełożyć tutaj taki ładny pasek na brązowo, a przyjdzie pana koleżanka i powie, że nie brązowo, żółto albo różowo. I kogo mamy słuchać? To jest na temat, bo pan nie pojmuje pojęcia demokracji pośrednio. Nie, była mowa przez pana Maskiewicza. Ja chciałem powiedzieć, że pan wójt mnie nie zrozumiał chyba. Mi chodziło nie o ten fundusz wcześniejszy, bo później był zabrany oczywiście fundusz. Nie mieliśmy, my jako sołtysi nie dysponowaliśmy funduszem sołeckim, bo gmina, bo rada nie wydzieliła tego funduszu. Więc w tamtych przypadkach, że to przez wszystkie lata nie było wydzielone, tylko raz za tamtej kadencji, raz był uchwalony fundusz sołecki i ja z niego skorzystałem tak, jak moje sołectwo chciało. I bardzo było fajne. Teraz ten fundusz teraz, w tym roku, był uchwalony na studium. I teraz ja się pytam, co robicie, dlaczego nie robicie wedle uchwały Rady Gminy odnośnie funduszu, przeznaczenia na ten studium? O to mi chodziło, nie to, co było wcześniej był zabrany. Jest pół roku dopiero, tak? Jeżeli będziemy mieli pewność, to wykorzystamy te pieniądze na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Właśnie o to usłyszeć. Zaczekajmy jeszcze ten miesiąc, zobaczymy już chyba. Korona z głowy nam nie spadnie. No zobaczymy przecież. Jeszcze do tego funduszu trzeba będzie dołożyć dużo więcej pieniędzy. No, kto chce zabrać kolejny? Ja nie wiem, tutaj ktoś był wcześniej. Witam wszystkich. Spóźniłam się trochę, ale doszły mnie panie wójcie słuchy. Odnośnie referendum. Więc bardzo bym prosiła, żeby pan powtórzył, czy ja zawiniłam Radecka. Ale ja pana nie pytam, panie Andrzeju. Ale ode mnie usłyszała pani odpowiedź. Ale ja pana nie pytałam i chciałam po prostu tutaj nie przyjść, bo chciałam sobie zaoszczędzić kolejnych naprawdę nerwów. Ale proszę panie wójcie, może ja przejdę nawet koło pana, żeby będzie lepiej rozmawiać. W czym ja zawiniłam? Pan wójt może powtórzyć. Mogę pani Barbaro, zawiniła pani. Nie dotrzymała pani terminu. Terminu, tak, oczywiście. To więc, panie wójcie, już ja tłumaczyłam na sesji. Wytłumaczę państwu jeszcze raz. Jak szkoda, że nie ma pani inicjator pełnomocnika, więc pokrótce wytłumaczę, jak to wygląda. Ale słyszeliśmy przed chwilą, pan wójt powiedział, ja nie chciałem tego referendum, tak? Ja go nie chciałem, bo szkoda pieniędzy. I to się sprawdziło, szanowni mieszkańcy, bo to wyglądało tak. Inicjatorzy złożyli najpierw zawiadomienie. Zostało złożone i zbierane były podpisy, jak wiecie państwo. Więc wraz z wnioskiem, nawet wcześniej, bo inicjatorzy naprawdę nie mają prawnika, pan wójt ma dwóch, oni nie mieli, złożyli wniosek, karty złożyli wcześniej, które leżały 18 dni u pana wójta. Później 15. Złożyli wniosek 14 dni, karty 18, bo karty złożyli wcześniej. Widziałam tą kopertę, bo radziła mi się pani Łolkuć, ładnie opisane, ile kart, ile podpisów i tak zdała. Pan wójt według ustawy, ustawa mówi tak, że wójt niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu rady. Pan wójt przekazał. Nie wiem z jakich powodów. Nie to, że niezwłocznie, tylko przekazał po 14 dniach karty, koperta otwarta. Weryfikowane były podpisy. Nie wiem, czy państwo słyszeli na Kodniu, na przykład słyszałam od mieszkańca, jak pan wójt powiedział, po co się tam pchasz, tak i tak dalej. Czyli, czy to, zadajcie panu wójtowi pytanie teraz, czy to było zgodne z prawem?
czy te karty powinny być weryfikowane, one powinny być zamknięte, przekazane do mnie. Ja powołuję komisję z osób, pani Mirosława była, tak, pani Ewa, pan Filipek, ja oczywiście na tej komisji mieliśmy otworzyć, sprawdzić, czy tyle kart, czy tyle podpisów, zamknąć to i napisać sprawozdanie. Więc panie wójcie, jak ja bym miała 30 dni na, słuchajcie, na ten czas, żeby zmieścić się, ale powiedzcie, co ja miałam zrobić, jak pan wójt powiedział, że pan wójt uchwały nie sporządził. Więc co myśmy jako rada mieli przyjąć? Sąd odrzucił wniosek, bo rady winy nie było, bo słuchajcie, na sesji przyjęlibyśmy jak ostatni, przedostatni dzień końca terminu, złożyłam dopiero komisji wniosek i złożyłam wniosek o zwołanie sesji, na której po terminie, oczywiście to by było, to byłoby nieważne, bo po terminie, ale dobra wola była rady. On może nie byłby to uwzględniony, ale słuchajcie, nie było uchwały, której pan wójt mówi teraz. Ja nie chciałem tego referendum i nie sporządził uchwały, więc no proszę mi powiedzieć, co było przyjąć na tej sesji, jak pan wójt twardo powiedział, ja on uchwały nie będzie robił. No to wybaczcie, jaka tu jest prawdomówność? I w gazecie, nie wiem czy czytaliście, pan Krywicki mnie opisał, Radecka winna, Radecka nie podjęta za uchwała. Słuchajcie, to jest, i tu mamy wierzyć tym ludziom teraz. Ja też słuchałam i mam jakieś tam wątpliwości, bo to jest to, co słyszałam o tych pieniążkach, to wszystko łapane jest, widzę, z sesji. Taki trochę nieład u tego pana jest, który to mówił. To nie była, nie to, że nieprawda, ale odnośnie tych naszych uchwał, to pewnie, że niezgodnie, bo to nie było, gdyby ten pan się do mnie osobiście zgłosił, na pewno udzieliłabym mu konkretnych. Takich, wiecie państwo, takich no, poukładanych trochę informacji. Także nie dziwię się, jak ja to przeglądałam, że tam jest trochę nieład, ale to są informacje łapane, uważam, tak mi się wydaje, z sesji, z prasy. Także tutaj przykro mi, że pan wójt, pan Krywicki, który mnie nie cierpi, ja akurat też teraz nie bardzo go lubię, za to, że tak się do mnie odzywa, ale jak można mówić, do prasy podawać, że Radecka jest winna, słuchajcie, czym ja już jestem w końcu tutaj? Naprawdę, ręce opadają, jest mi ciężko tu z panami rozmawiać, bo jest taki atak. A co ja takiego złego robię, że mówię prawdę? Ja naprawdę, myśmy jako radni zostaliśmy oczyszczeni, chciałam, żeby rada wyszła z twarzą, no niestety myśmy nie mieli co przyjąć, jakie uchwały. Panowie wójtowie jakieś spotkania, o tak jak dzisiaj, pod rygorem jakimś takim, ustawianie, pani zabieranie Basiu, do rzeczy, głosu. Do rzeczy. To nie jest sesja, panie wójcie, ja tutaj zabieram głos. Ma pani rację, głos. Także, to nie jest także, sesja, bardzo proszę o... Skończę, zakończenie wypowiedzi. Dobrze. Skończę sprawę referendum. Także wiecie, jak to było, tak? Czy jeszcze coś było pod moją nieobecność, co ja bym mogła wyjaśnić? Tutaj raczej sprawa referendum. Także dziękuję za wysłuchanie. Dobrze. Szanowna pani Barbaro, dziękuję bardzo. Czy to jest ten wniosek pani, który pani złożyła? Proszę bardzo. Czy ten wniosek złożyła pani prawidłowo? Panu osądzać, pani czy to, wójcie... Czy ten wniosek... Nie, bo przykro mi, że pani jest dwie kadencje radną i nie potrafi pani wniosku złożyć o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Trochę trzeba robić wójcie, wszystko zgodnie z prawem, tak? Bo to było 20, kiedy ostatni był dzień terminu, tak? No, a kiedy się pani zorientowała, tak, że jest ten dzień terminu? Kiedy się pani zorientowała? Od początku. Ja z ustawą no, to byłam... Wie pani, ja myślałam, że pani pan wójt nie mówił, że nie znał terminu 30-dniowego. Nie znałem, proszę panią, przyznaję. Ustawa, chwileczkę, no. A nie czyta pan ustawy? Czytałem. Aha, właśnie. Nie znałem, ale jeżeli pani znała, pismem. Ale jeżeli pani znała ten 30-dniowy termin, to jest pani zaniedbanie. To jest pani zaniedbanie, panie że pani wójcie. Tego nie, do, że pani tego no to, nie doprowadziła słuchajcie do końca. Państwo, był źle było? Złożony wniosek, nie można było zwołać sesji, a i tak wniosek patrzcie, był, szanowni państwo, pan wójt. Złożony po terminie. Czego się pan denerwuje? Jak otrzymałam pocztą jeszcze, słuchajcie, te karty wasze, podpisy, pocztą i wniosek,
poszłam na drugi dzień, był pan prawnik. Możecie do pana naszego prawnika, tego prawdziwego, prawnika Klimowicza, zapytać, jak ja poszłam następnego dnia w sprawie ustalenia, słuchajcie, tego, tych spraw. A pan wójt udaje teraz, że nie wiedział o 30. Panie wójcie, a co powiedział pan prawnik? Ja panu nie odpowiadam, bo ja rozumiem. Z panem nie rozmawiam. Za to ja pani parę słów i jeszcze, powiem. Nie, chwilę, ja z panem rozmawiam. I szanowni ale ja państwo, wcale sobie tego ale nie życzę. Ja nie życzę z panem rozmawiać. O tak się panowie szarpią i na sesji, słuchajcie. I jeszcze... Oglądacie. I jeszcze, słuchajcie, powiem wam o tym, że... Bardzo proszę o ciszę. Zostałam o tym, słuchajcie, że radni zostali wiedzieli. Zobaczcie, pan wójt pokazał zdjęcie. To było, kiedy byłam, ale pan wójt mówi, będziemy że... Będziemy znowu snuli opowieści pani Basiu, do nie, rzeczy. Ale miało być pan mnie obraził, pytanie. A ja z tym też pójdę nie. Do prokuratury. Bardzo proszę. Byłam w przedszkolu na Jasełka. Chodzę do przedszkola z prezentami do dzieci, więc zostałam zaproszona, poszłam na Jasełka. I pani w przedszkolu, niedawno rozmawiałam, słuchajcie, naprawdę jedna z pań płakała. Mówi, to ty do nas przychodzisz, przynosisz nam prezenty, bo na Mikołaja kupiłam teraz, po prostu nie wymawiając, piękny strój welurowy, bo były byle jakie. Chodzę, bo tam chodzę. I wtedy byłam na Jasełkach, oczywiście właśnie ten taki prezent był, prawda, za te pieniążki z Wipaszu, zakupiona tablica. Weszli państwo ci spóźnieni, ksiądz siedział, ja, pan wójt, no i panie tam z przedszkola był, pan dyrektor ze szkoły. I weszło tych dwie, pani i ten pan Michał w okularach. To było, słuchajcie, 2021 rok, koniec. I oni weszli, pięknie wręczyli, są zdjęcia naprawdę w internecie. I siedzieliśmy i jak ja zadałam, nie było mowy o żadnych kurnikach. Naprawdę, ja byłam i panie z przedszkola powiedziały, że na piśmie złożą oświadczenia, że nie było mowy o kurnikach i one nie wiedziały, że to jest ta firma. Ale pan Krywicki, odpowiadając mi na zapytanie, jakie dostaliśmy dofinansowanie, to umieścił zdjęcie, które było robione z dziećmi, tak? Dużo było zdjęć robionych. I mnie przez to, że ja byłam na zdjęciu, osądzić, że ja była pani poinformowana, tylko gdzie, słuchajcie, na korytarzu może wyszłam z tym panem, może gdzie? Oni przyszli, poszli i tyle. I zobaczcie, i tym panom dawać wiarę. Wybaczcie, przepraszam bardzo, ale no przykro mi jest, ale sami osądźcie. Tak jak ten pan na koniec powiedział. Te zdjęcie, proszę pokazywać. Pani Radecka mówi o jednym zdjęciu, które pokazywał pan wójt. Tam jest parę innych, na których to nie uświadczycie państwo żadnego dziecka. Szanowni państwo, mam pytanie do pani Barbary. Raz. Pani Barbaro, sąd ze względu na co uchylił referendum? Ze względu na termin, czy ze względu na to, że ono prowadziło do rozstrzygnięć niezgodnych z prawem? Ja wiem, że pani była tak zdenerwowana, że może pani wszystkiego nie słucham? I nie, dlatego ja się nie tylko, wolno panu się odzywać. Byliśmy na pani tej jest sędzią? Byliśmy na tej samej sprawie. Jaki jest powód? Powinniście przeprosić tych ludzi, co chodzili, zbierali podpisy, bo ten zwrot, szanowni państwo, był zły. To prowadziło, te zapytanie prowadziło do rozstrzygnięcia niezgodnego z prawem. I to jest główny powód. Poczekamy na uzasadnienie. Myślę, że jeszcze tydzień będzie. Nie chodzi o termin. Termin tak jakby też. Termin jest jakby sprawą uboczną, szanowna pani. Drodzy państwo, nie udzielałem pani głosu. Szanowni państwo, odnośnie referendum. Dlaczego to referendum jeszcze do tej pory się nie odbyło? Ja państwu bardzo szybko i króciutko odpowiem. Mianowicie, to zasługa pani Radeckiej. Ma pani rację. Ja to mówiłem, mówię i mówić będę. Procedura przygotowania do referendum przebiegała sprawnie, gdy zajmowali się nią inicjatorzy referendum. Rozsypała się natomiast całkowicie, gdy przejęła ją pani Radecka. Do widzenia, do zobaczenia. Mając 14 dni, nie potrafiła zwołać wraz z trzema innymi radnymi, trzech innych radnych plus pani Radecka,
mieli uprawnienia do tego, żeby zwołać sesję nadzwyczajną, na której można było powołać zespół doraźny, a po dwóch dniach, jak się okazało później, bo tyle potrzebowała komisja, żeby podjąć określone decyzje, zwołać kolejną sesję nadzwyczajną, gdzie można by było przyjąć uchwałę. Według moich wstępnych wyliczeń kończyło się to gdzieś około 16 czerwca, a więc z maja czy czerwca? Maja. W związku z powyższym zostałoby jeszcze około 4 dni na złożenie odpowiedniej dokumentacji. Ja mam tutaj swoje po prostu przemyślenia, że no nie potrafiła, pani Radecka nie poradziła sobie z tym tematem, mimo, czyli przygotowania krótkiej i prostej uchwały, bo to chyba ze dwa paragrafy są i z 5-6 zdań, mając w końcu wykształcenie prawnicze, jak to mówią osoby prawnej, i wieloletnie doświadczenie jako przewodnicząca Rady Gminy. W związku z powyższym, to co mówi pani Radecka o winie wójta jest po prostu nie do końca prawdziwe, no powiedzmy sobie szczerze. 14 dni na zorganizowanie tylko dwóch sesji nadzwyczajnych, drodzy państwo, to dla sprawnego urzędnika naprawdę niewiele trudu trzeba do tego. Szanowni państwo, ja jeszcze szanowni państwo, uzupełnię. Dobrze się stało, że to trafiło do Sądu Wojewódzkiego, bo teraz są radni czyści. Szanowni państwo, nawet gdyby ta uchwała powstała, trafiłaby do nadzoru wojewody. Nadzór wojewody by ją i tak uchylił. Nadzór wojewody by ją i tak uchylił z tego samego powodu, że ona prowadziła do rozstrzygnięć niezgodnych z prawem. A gorzej by jeszcze było, jakbyśmy wykonali to referendum i dopiero zostałaby to wszystko cofnięte, uchwalone. Szanowni państwo, to pytanie prowadzi do rozstrzygnięcia niezgodnego z prawem. Od samego początku to referendum było skazane na porażkę. Tylko że tak, jak była komisja, nikt nie chciał słuchać. Po to zrobiliśmy te spotkanie, gdzie rzekomo było tam 3 osoby. Mieliśmy opinię, drodzy państwo, radcy prawnego. Pytałem pani Panasiu, przewodniczącej komisji. Mówię, Ewa, weź ten papier, poczytaj, mówię do niej, bo robicie szopkę, mówię do niej. To skupili się tylko na sprawdzeniu podpisu. Zweryfikowali tam podpisów, zebrali podpisów tyle, co trzeba, rzucili. Pytam się potem, czy to jest zgodne z prawem. Nie. Był człowiek, był mecenas, którego można było zapytać. Nikt się nie pokwapił, bo byli tak napaleni na to referendum, żeby udowodnić Trociowi, że nie jest kilka osób, bo kiedyś powiedziałem, że to cały ferment robi parę osób. Podtrzymuję to do dzisiaj tak samo. I szanowni państwo, skazane było na porażkę, tylko jeszcze Rada by się ośmieszyła, gdyby przejęła to referendum. Dobrze się stało. Dziękuję temu komitetowi, że skierował tę sprawę do sądu, bo teraz tutaj wszyscy jesteście czyści i nie macie. Co się stało po przyjęciu pieniędzy od WIPAŻ-u? Krzyczane było tutaj hańba, lista jakichś straceńców. I my mówimy o demokracji? Szanowni państwo, o jakiej demokracji? Wójta można lać, na wójta można wylewać, wójta w życiu można się grzebać. I kto to robi? I kto to robi? Pan Mackiewicz, kiedy pan taki porządny, panie Darku? Panie Darku, od kiedy pan taki porządny? Ja pana pamiętam z lat 90. Jakim funkcjonariuszem pan byłeś na granicy? No, słyszy pan? Nie byłeś pan ani celnikiem, ani strażą graniczną, ani wojskowym. Od kiedy pan taki porządny? Odpowie pan za chwilę. Natomiast tutaj pan chciał zabrać głos. Ja chciałem go zapytać, jak pan mówił, że pan wiedział o tym, że to jest niezgodne z czymśkolwiek. Ja mam teraz pytanie do pana zastępcy wójta. A dlaczego pan nie pomógł naszej Radzie Gminy? Pomoc, tylko pomoc. Ale proszę pana, chce pan wiedzieć? I dziękuję bardzo. Naprawdę chce pan wiedzieć? Dlatego, że w tych kilkudziesięciu tysiącach są również moje pieniądze. To są pieniądze pana, są pieniądze innych osób. Ale pan zapytał, ja panu w pytaniu nie przeszkadzałem. Drogi panie, proszę mi powiedzieć. Proszę, nie, to nie jest jeszcze koniec. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Jak można, wiedząc o tym, jaki będzie wynik, prowadzić jakieś rozstrzygnięcia, jakieś działania? Proszę pana, ja panu nie przerywałem. I ja mam doprowadzić do wyrzucenia kilkudziesięciu tysięcy złotych tylko dlatego, żeby się dowiedzieć o tym, że mieszkańcy są za tym, żeby nie było kurników? Przecież my to wszyscy wiemy. My to wszyscy wiemy.
po co to robić? I z takim przesłaniem zwróciliśmy się do komitetu czy do grupy inicjatorów referendum. Po co to robić? Kolejna sprawa, summa summarum jeszcze ważniejsza. My wiedzieliśmy jedno, o czym też informowaliśmy inicjatorów referendum, że rozstrzygnięcia na bazie tego pytania, które zostało zadane, prowadzą do sytuacji niezgodnej z prawem. Bo dlaczego? Wójt zostałby zobligowany przez referendum do podjęcia decyzji, co do podjęcia której nie ma kompetencji. Wójt nie ma prawa wydać pozwolenia na budowę jakiegokolwiek obiektu typu kurniki. Nie ma prawa. I co wójt ma z tym zrobić? Wójt nie wydaje pozwoleń na budowę i nie może wstrzymać. Panie Jerzy, my próbowaliśmy rozmawiać. Nie, my próbowaliśmy rozmawiać, tylko nikt nie chciał nas słuchać. Ja proponowałem na komisji, mam opinię radcy prawnego. Zignorowano mnie, bo była powołana komisja, proszę pana. Zignorowano mnie. To jest typowy atak na moją osobę, na to, żebym nie był wójtem. Nie oszukujmy się, panowie i panie. I wiadomo, kto to tutaj robi. I od dawno. I jeszcze mają cały PiS usunąć z konia. Ja powiedziałem teraz, miałem zrezygnować, ale nie. Nie zrobiłem nic złego. Tyram dla tej gminy. Od 2018 roku powiem panu tak. Ja obsługuję piece na pelet. 4 piece w Kodniu. Święta, sobota, niedziela, ja to obsługuję popołudniami. Od 2015 roku wójtem jestem, nie wydałem ani grosza z pieniędzy na roboty elektryczne. Własnymi rękami to wykonałem i wykonałem to, proszę pana, poza godzinami pracy. Ja dla tej gminy współpracuję i pracuję. A tutaj co mi robi sołtys? Browerię mi robi sołtys, tak? Drzewo się zwaliło, telefon czy tam napisane do wójta, wójt ma jechać usłuchać, jakby piły nie miał. Tak czy nie? Pytałem pana Darka, co zrobił za 4 lata sołtysowanie, bo sołectwo to jest jednostka pomocnicza Urzędu Gminy. Jednostka pomocnicza Urzędu Gminy. Można, pan Leon 8 zbiorników wyciął drzewa, paliwa dla wojska, a do siebie przy drodze krzaków nie wyciął. Panowie, w jakim kraju my żyjemy? Kogo my się czepiamy tutaj? Kogo my się tu czepiamy? Czyli te moje pobory można podzielić na 3 etaty, tak? Ja nie rozliczam swego czasu. Mam czas, to jadę. Jestem społecznikiem i dlatego zostałem wójtem wtedy, bo mam czyste sumienie i do dziś dnia. I wątpliwości tego pana, który tam wyszedł, co do słów tego redaktora, jak ja się mogę kontaktować z tym redaktorem, jak on się do mnie nie zgłosił? Gdzie ja go będę szukał, tak? Porządny reporter bierze 2 strony, proszę pana, i wyjaśnia. Nie było nic, nie było żadnego zapytania, o którym ten pan mówi. I wy jeszcze tu macie wątpliwości, no to proszę, jeżeli macie wątpliwości co do mojej osoby, jeżeli ja wziąłem tę kasę, zgłoście to na prokuraturę. W czym jest problem w dzisiejszym czasie? Ale sami widzicie, że w tym reportażu było z te kłamstw. Mam dokumenty już z tą, nawet z tą, to już cios chyba poniżej pasa, z tą całą lustracją, gdzie sprawa jest wyjaśniona od 2013 roku. Służył pan w służbach mundurowych, tak? Wie pan, jak było za Kiszczaka, jak było za komuny? Czy nie wie pan? Bo pan akurat myślę, że pan był w wojsku, bo ta młodzież tutaj, to ona nie wie, o czym my rozmawiamy dzisiaj, jeżeli chodzi o to. Także, szanowni państwo, to nie jest tak, że my, owszem, od początku byłem przeciwko temu referendum, bo ono nic nam nie dawało. Nic nam nie dawało i tak wiedzieliśmy się, że ludzie są. Tylko kwestia jest teraz, drodzy państwo, narracji i wybrnąć z tego. Cieszę się, że to Wojewódzki Sąd Administracyjny podjął tą decyzję, bo by radni, którzy by może próbowali podjąć taką decyzję, to by już na ulicę nie wyszli przy tej atmosferze, a po drugie ośmieszylibyśmy się jako rada. Ośmieszylibyśmy, bo nadzór wojewody na pewno by to odrzucił. Bo takie jest prawo, szanowni państwo. Bardzo proszę, pan Mackiewicz. Chciałbym, nie wiem co wójt ma na myśli, co tam 30 lat temu, coś tam pan wspomniał, ale myślę, że jakby pan chciał się dowiedzieć, to mogę panu pokazać umowę o pracę. Pracowałem w agencjach ochrony i detektywistycznych. Faktycznie tam to było miejsce pracy moje. Więc panie wójcie, jakby nie wracajmy do tych 30 lat, bo tam jak tu... No tak, bo nie ma czym się chwalić, znaczy, ja rozumiem. Znaczy, w trocia życiu można się grzebać. Panie wójcie... Hańba to nie jest to, co robił panie wójcie, wójcie, da pan mi skończyć, czy tylko pan mówi? Chodzi o to, że ja mam umowy, mogę panu pokazać, płaciłem podatki, zarejestrowany legalnie, tak jak normalna praca, tak?
Więc proszę jakby nie insynuować dziwnych jakichś skojarzeń, ale to my już to znamy. Moje pytanie, czy dlaczego pan zorganizował dzisiaj spotkanie, a nie na przykład jutro, jak jest ogłoszone? Znaczy ja zadam pytanie, czy dlaczego, skąd ten termin, tak, że dzisiaj? Przecież pan wiedział pan, że jutro jest spotkanie? Wiem, bo przyniosłeś mi pan zaproszenie. Na waszym spotkaniu nie dostałbym głosu, zrobilibyście ze mnie tutaj czarną owcę i pośmiewisko byście ze mnie zrobili. Dobrze. To, co robi pani Barbara Radecka na sesjach Rady Gminy, to jest, szanowni państwo, skandaliczne. Ja nie wiem, dlaczego radni to tolerują. Panie wójcie. Pan Kiczyński prowadzi piękne sesje Rady Gminy, za to mogę pogratulować. Pani Basia mogłaby się dużo nauczyć. Nikomu? Słucham? Przepraszam, powiatu. Pogratulować. Wiele od pana można się nauczyć, panie przewodniczący. Z całym szacunkiem dla pana, jak pan nie zabiera nikomu głosu. Pozwala się wypowiedzieć. A potem dochodzi taki sceny jak na ostatniej sesji, bo już nie można tego przeżyć, nie można tego wytrzymać, drodzy państwo. Także mówię, prowadzenie sesji przez panią Barbarę jest skandaliczne. Zresztą to nie jest tylko moja wypowiedź. Panie wójcie, ja nie o to pytałem. No. Ja po prostu zadałem pytanie, dlaczego pan nie chciał przyjść? Założył pan z góry teraz, żeby nie, bo to nie jest sesja Rady Gminy, to miało być spotkanie sołeckie mieszkańców. Po pierwsze, dlaczego pan założył? Po pierwsze, nie ma pan uprawnień do zwoływania poza swoim sołectwem. Nie ma pan uprawnień jako sołtys zgodnie ze statutem. Nie ma pan uprawnień do zwoływania takich sesji, takich spotkań. Cały świat zawołać. A po drugie, proszę pana. Wypowiedzieliśmy się, to spotkanie jest na naszych warunkach. Dobrze. Jutro być może przyjdę. Bardzo wiem, zobaczę. Być może przyjdę jutro, bo będzie wałkowane pewnie to samo. Nic nowego się nie dowiem, nic nowego mi na głowę nie wylejecie. I będzie na waszych zasadach. Będę siedział grzecznie i będę słuchał. Panie jutro wójcie. Nie przyjdę jako wójt, tylko jako mieszkaniec. Panie wójcie, tak. O to chodziło. Dlatego ja napisałem do radnych, do sołtysów, do pana wójta oddzielne, imienne zaproszenia. Ja bardzo będę zadowolony, jak pan będzie. I jeszcze moje pytanie brzmi, bo wczoraj dostałem SMS-a odnośnie tego spotkania. Mhm. Czy dostał pan informację o mojej odpowiedzi na tego SMS-a? Tak, dostałem. O, bo tylko tyle chciałem wiedzieć, bo wie pan co? Bo ja trochę mnie to... Po drugie, po pierwsze, na naszych... Po drugie, pan... Nie byłbyś pan przygotowany do tej prezentacji. Głównie chodziło o to prezentację. A nie, to... O przedstawienie tego wszystkiego. Dlatego to spotkanie, drodzy państwo, jest dzisiaj. Panie wójcie, dobrze. Proszę pana, to spotkanie dzisiejsze powinno dotyczyć tylko tak. tego, co państwo tam widzieli. Tak, i tylko jutro mamy kolejne. Dokładnie. Dziękuję serdecznie za ten dialog. Ale jeszcze sekundkę. Bardzo proszę, pani Deneka. Ja sekundkę jeszcze. Dziękuję panu bardzo, może w następnej kolejności. Bardzo proszę. Ja mam taką propozycję. Może panie wójcie, tego pana, który stworzył ten raport, zaprosić do nas na sesję, żeby on to też dla mieszkańców wytłumaczył, o co chodziło, tak? Wie pan, jeżeli są zarzuty... Widzę, że dalej pani zależy, żeby mnie gnębić. Proszę bardzo, możecie go zaprosić. Absolutnie. Wy go znacie. A właśnie, on te materiały... Panie wójcie, powiem tak, ja on te materiały z palca nie wyssał. On te materiały z palca nie wyssał i nie zrobiło się to 15:58. Mam moje następne pytanie. Pan tutaj powiedział, że będzie pan pozywał kogo z nas odnośnie tego materiału? Proszę panią, wszystkich tych, którzy szarpali moje dobre imię po tych materiałach. Wszystkich tych. Nikogo więcej. A czego się pani obawia? Znaczy ja się nie obawiam. No to nie ma problemu. Dlatego, mówię tu otwarcie, że nie było, że troś potem coś zrobił tak czy siak. Ja nie, się nie, szanowni nie państwo, obawiam, dlatego bym chciała, żeby ten pan przyjechał, wyjaśnił. Skąd on ma? Proszę panią, ten pan mi wyjaśni w sądzie. Ja się no nie i bardzo dobrze. Ja się właśnie cieszę z tego powodu. No to dobrze, no to bo jeżeli on powiedział nieprawdę, no to wiadomo, że trzeba go pociągnąć. No to no jeżeli pani mówi, że prawda... Dziękuję pani bardzo. Przepraszam bardzo, tutaj pan Mackiewicz. Proszę uprzejmie. Dobry wieczór, proszę państwa. Może to nie jest związane z górnikami, z to kłótnią, bo to naprawdę to się długo bardzo przyciąga. A czy ja mogę zadać dla pana wójta pytanie niezwiązane z kornikami? No to jest wiejskie zebranie, czy nie? W sumie nie bardzo. Ja wiem, ale jedno pytanie. Panie wójcie, czy można? Tak. Dlatego, że wie pan, to się spotkaliśmy, tu mieszkańców dużo jest. Panie wójcie, pan jest gospodarzem gminy Kodyń. Posłuchaj pan, czy pan, ja widziałem, pan często jeździ na te drogi, na te buduje tę drogę spółdzielczą. Czy pan widział w ogóle, co to się, wie pan, tam dzieje, czy nie? Do czego zmierzał?
rozebrali panie ścieżkę rowerową. Tylko zaczęli, wie pan, budować tę drogę, to jest 2 miesiące. Rozebrali, o tak wykopali jamy. Dzieci jeżdżą, ale poczekaj pan, poczekaj. Dzieci jeżdżą teraz rowerami w wakacje. Muszą zjechać z tej ścieżki rowerowej na bok, dopiero ulicą pojechać i wjechać z powrotem na drugą stronę tym. Wie pan Szanowny co? Panie, prawda klęska. Jest taka, że nie da się rady, nie da rady naprawić czegoś, nie niszcząc tego, co jest. Cicho, cicho, panie, ja pana przepraszam, ja skończę, ale ja zaraz pan po prostu kombinuje, pan nie. Szuka dziury w całym. Ja nie kombinuję, tylko ja proszę pana wójta, panie, przywieźliby tego tłucznia troszeczkę podsypali i nie ma sprawy. Ja rozumiem. Mało to, po co rozebrać tę kostkę i do tej pory jeszcze tam, a nie to w pierwszym rzędzie tę kostkę płoci. Szanowny... Druga sprawa, panie wójcie, już skończę. Droga, panie wójcie, 5 metry droga, a chodnik 3 metry, jeden i z drugiej strony, pod 2 przyczepy się mieści, czy nie? Pan jest rolnikiem trochę, pan wie, co to jest chodzi, czy nie? Proszę pana, no. Są pewne przepisy, tak? Został wykonany projekt. Projekt został zrobiony z przepisami. Ta ścieżka, bo to jest ciąg pieszojezdny, nie mógł być węższy. Na tej drodze rzadko kiedy jeździ 2 auta. 5 metry droga, proszę pana, 5,5 ma droga powiatowa. To dla pana tam jeszcze za mało 5? Dla pana, proszę pana, nie będzie wody. Jeżeli chodzi o prace, które tam prowadzą, my to nie, na to nie mamy wpływu. To jest firma. Jest podpisana umowa. My przekazaliśmy ten plac umowy, ten plac budowy, przekazaliśmy tej firmie i za to bezpieczeństwo odpowiada tam ta firma. Ja jeżdżę, owszem, bo pilnuję tam i kanalizacji, i pewne i elektryki pilnujemy, żeby to wszystko było dograne. Proszę pana, plac budowy, wiadomo, zrobimy, to jeszcze chwilę potrwa, ale zobaczy pan, jak będzie pięknie. Nie będzie tej wody. Przyjadą ludzie, wie pan, ile tam pieniędzy jest wsadzone w ziemię, ile tam się grzebiemy? W międzyczasie jeszcze została zrobiona linia energetyczna i dlatego to tyle trwa, przedłuża się. Panie wójcie, ja się z panem zgadzam, proszę bardzo, i na pewno będzie pięknie, będzie ładnie, ale druga sprawa. Toż pan, pani mógł się na to przypuszczalnie nie zgodzić. Poczekaj pan, zaraz panu odpowiem. Z ulicy Bojarskiej kupi skorza tej, wie pan, tej buty, przychodząc w ulicę spółdzielczą, to jest to taki chodnik. Przy samym tym zakręcie, taki chodnik. To tam z wózkiem się człowiek nie zmieści. Do Płanty idąc ulicą spółdzielczą i do Płanty na tym zakręcie, taki sam panie chodnik. To jest mądre to panie. Proszę pana, no, proszę pana. Niech pan przyjedzie jutro i zobaczy, co to jest. Proszę pana, chodnik ma mieć odpowiedni wymiar. No. Podjadę tam i sprawdzę, no przecież na pewno robią panowie zgodnie z dokumentacją. No wie pan, może, ja tam mieszkam, to ja to widzę, co się dzieje z tymi dziećmi, wie pan, o takie zakładali krawieżniki, nasyp tłucznia, potem wybierzesz ten tłuczeń. Proszę pana, no będzie wyrównane, wyniesione. 3 miesiące to już panie trwa, to 3 miesiące. A kiedy oni mają termin, kiedy to skończy, czy nie? Jeszcze miesiąc. Miesiąc. No. Tak, ale pan posłucha, bo teraz, jeżeli jest budowę, wygrywa firma, to robi podwykonawcami. Są tam różne branże. Najgorsza było odwodnienie i kanalizacja. Najgorsze było, teraz szanowni państwo, jak robiliśmy, 2 miliony kosztowało nas targowisko, 500 000 jest sadzone w ziemi, w te kręgi, w te rury, bo musisz zebrać wodę. To nie ma tak, że tę wodę gdzieś puścisz, jak na Słowackiej. I dużo było bardzo mediów. Robili kanał techniczny, teletechniczny na te internety, robili telefony, drogi panie, była budowana druga linia zasilająca, energetyczna i te odwodnienie. 3 razy te odwodnienie zmienialiśmy, musieli przerywać. I oni robią pod wykonawcami. I wie pan, gdzie mają czas, tam robią, bo firma, która wygrała przetarg, ona robi tylko asfalt. To jeszcze tydzień i będzie zrobione. Myślę, że tydzień już będzie zamieciony. Panie wójcie, ja tam obserwuję, nie mam co robić, jestem na emeryturze, już skończę, proszę państwa, bo może kogoś to bardzo denerwuje, to moje zabieranie głosu. Ja tam, wie pan, obserwuję, dosłownie ja tam pani ugoduję tej firmie, ale przy takim tempie pracy, jak oni, panie, mają sprzęt, to wie pan, to jest śmiech i hańba, panie, oni położyli przez dzień 5 krawężników, pan sobie wyobraża? I oni skończą za miesiąc do 15 sierpnia w życiu, zobacz pan, co się w rynku robi, oni tego ucineczka drogi nie zrobili jeszcze do ulicy tej Polnej. Szanowny panie, to jest duża inwestycja. Dlaczego ją wzięliśmy? Wzięliśmy ją dlatego, bo wzięliśmy ją w komplecie z innymi drogami. Tej, gdybym ogłosił przetarg tylko na ten odcinek, to bym zapłacił nie wiadomo jakie pieniądze. My do tego dołożyliśmy jeszcze 8 kilometrów innej drogi. I to poszło tak jakby razem. O co chodziło główna? Dlaczego ta droga jest zwężona? Szanowni państwo, jedyne ścieżki rowerowe, jakie gmina Kodeń posiadała, to na ulicy Polnej, wybudowane za własne pieniądze. Poprzednicy nie postarali się, żeby to było zrobione z tego Greenwelo. Nie. My wybudowaliśmy tą i zobaczcie, jak to zostało zrobione. Nie było zajazdu do Bazyliki. Jedzie rowerzysta, najbardziej atrakcyjnego miejsca nie widzi, tak? Dlatego teraz z asfaltu uciekliśmy,
ze względu na to ścieżkę rowerową. Wie pan, muszą być, panie Tadeuszu, przepisy odpowiednie, wszystko. Muszą być odpowiednie szerokości. Dokupowaliśmy jeszcze ziemię przecież tam u Falkiewicza, bo ukazywało się, że ogrodzenie jest inaczej, a chodniki inaczej. Będzie ładnie. Trzeba jeszcze się, przemordować. Panie wójcie, koniec. Ale dalej, ja bardzo proszę, bo pan na temat tej jednej drogi będzie jeszcze godzinę mówił. Jeszcze sekundę. Nawet wie pan, od tej ulicy Narutowicza, jak się jedzie od Narutowicza, dojeżdża się do tego skrzyżowania spółdzielczej. Szeroka, panie droga, raptownie, panie przemyślniki, wyszli na... Panie, ja nie mam pojęcia, to, jak nawet wie pan, kierownik budowy, mój panie, to nie nasza sprawa, bo ja z nim rozmawiałem, mówi... Proszę pana, to tam te zwężenia są ze względu bezpieczeństwa. Ze względu bezpieczeństwa, żeby ktoś, kto dojeżdża do skrzyżowania, nie poszedł prosto, tylko żeby zwolnił. To są, proszę pana, te projekty, drogi opracowane są teraz. No ja nic na to nie poradzę, że akurat jest taki projekt, a nie inny projekt. No. Ja dziękuję panu bardzo, ale goście zaczynają nogami tutaj reagować na pana wystąpienie i wychodzą. Nie. Ale nikt w to nie wątpi. To czy pan myśli, że mi zależy, żeby to było źle? Przecież nie zależy nam. Zobaczymy. Ewentualnie będą jakieś poprawki, także... Bardzo proszę. Szanowni państwo, ja tak wsłuchując się w to, bo trzeba tu stwierdzić, to wszystko brednie. Co dzisiaj usłyszałem, to wszystko brednie. Nie wiem, się zastanawiam głęboko, kto jest głównym architektem tego manipulowania. Bo to ktoś z zewnątrz manipuluje. No tak, ja po prostu nie rozumiem tego wszystkiego. Dlaczego taka jest manipulacja? A gdy chodzi tutaj o pana wójta, ja przypomnę państwu, może jestem nieco najstarszy wiekowo, bo być może, że tak patrząc po twarzach. I już jak zaczynałem tak troszeczkę rozumować, to był przewodniczącym gminy pan Ruciński. To jego domek tam jeszcze stoi i na placu, co mieszka Kamiński. Po tym panu już mógłbym stopniowo poszczególnych wymieniać do chwili obecnej przewodniczących, naczelników i wójtów. I takiego wójta, jakiego dzisiaj się doczekała gmina Kodeń, tak jak czekamy na 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej, tak czekała gmina Kodeń na takiego wójta, jak jest Jerzy Troć. Natomiast 500 lat leży zapiecha tutaj na naszej ziemi kodeńskiej. On szczęśliwy się raduje, że takiego ma następcę jak Jerzy Troć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Szanowni państwo, tak pomijając wszystkie te sprawy społeczne, które się tutaj dzieją, wychwalanie tutaj przez pana Leszka, pana wójta, że doczekaliśmy się prawie że po 300 latach takiego wójta. Okej, okay, dobra, nie wracając do tego. Ja mam tylko pytanie odnośnie tego reportażu, który miał miejsce, znaczy, który się odbył tutaj. Panie wójcie, pan powiedział pan, że wie pan jak to było tam za Kiszczaka, pan pracował w tych służbach, mówiąc tutaj do pana Mackiewicza. Ja pana tylko zapytam, na jakiej zasadzie podpisał pan lojalkę, czyli zobowiązanie do współpracy z WSW? Czy to na zasadzie było dobrowolności, czy na zasadzie nacisków, czy na podstawie materiałów kompromitujących? Proszę teraz powiedzieć. Proszę pana, widzę, że jakieś metody stosują. Proszę pana, 1985 rok, wiadomo jakie były. Wiadomo, jakie były wtedy czasy, tak? Który pan rocznik jesteś? No to... Dobra, szanowni państwo. Każda jedna lojalka leci w ten sposób, że podpisuje się ją na piśmie, dobrowolnie. Proszę pana, ja panu powiem, dlaczego ja między innymi też podpisałem tę dobrowolkę. Byłem żonaty, dzieciaty i wyszło na to, że moja matka utrzymuje korespondencję z zagranicą. I facet mnie wziął na stronę i powiedział bye bye, nie zobaczysz dzieciaka, mówi przez najbliższe 2 lata. Rozumie pan, co to znaczy dla młodego chłopaka? Rozumie pan na podstawie tego? Zgadza się. Niech dobrowolnie, ale powiem panu tak. Od razu zaznaczyłem, że tylko na czas trwania służby wojskowej, bo po wojsku to mnie mogli dymnąć, jak to się mówi, przepraszam za wyrażenie. I nigdy nie współpracowałem. Podpisanie lojalki, proszę pana, ja panu pokażę, że raz to lojalkę. Podpisanie lojalki, musi być spełnionych kilka ważnych kryteriów, jeżeli chodzi o IPN. Ja to, drodzy państwo, przeszedłem 2 lata. Zaraz po panu Krzysztofie Iwaniuku. Też było zapotrzebowanie na mnie, bo niechlubnie tu się wyraziłem na sesji Rady Gminy o kimś, no i dobrano mi się do skóry, drodzy państwo. Jestem oczyszczony w 2013 roku w listopadzie,
sąd drugiej instancji pochylił się nad moim odwołaniem. Ja jak przeczytałem odwołanie, apelację mojego adwokata, to się przeżegnałem w domu i myślę, Panie Boże, jak oni mnie mogli skazać? Jak oni mnie mogli skazać? Bo same podpisanie zobowiązania, proszę Państwa, to nie jest współpraca. To nie jest współpraca. Było nas 28, tworzyliśmy pluton do działań specjalnych, ale myślę, że w MSW, kto wtedy służył w MSW, bo pytam z chłopakami, w MSW to wszyscy mieli podpisane takie lojalkę. Tylko kwestia była, proszę Pana, jeżeli ktoś współpracował, to składał meldunki. Wie Pan, jak to wygląda? Pan ze służb mundurowych. Jeżeli nie składał meldunków, to musiał, osoba prowadząca, oficer prowadzący, musiał robić notatki. No, mogły zaginąć, ale rzecz święta, proszę Pana, rzecz święta w tych papierach, jak niszczyli to wszystko, żeby był protokół ze zniszczenia tego, z tych dokumentów. Nie było nic. Nie było nic i tym sposobem są drugie. Proszę, ja Panu dam wyrok, proszę bardzo. Mam dwa wyroki, proszę. Pierwsza instancja, proszę Państwa, skazywała w tym czasie wszystkich w czapę. Skazywała, po co mieli się tam w to wszystko brudzić, także tak to wygląda, jeżeli Pana satysfakcjonuje moja odpowiedź. Szanowni Państwo, ja bym chciał jeszcze jedno tak usłyszeć tutaj dzisiaj. Ja na samym początku, jak się robiła ta zawierucha z kurnikami, poszło kilka osób do superiora na rozmowę. W jakim celu te osoby się udały na rozmowę i z jakimi zapytaniami skierowały się do ojca superiora? Nie, no ja pytam te osoby, które chodziły. No. Bo... Dziękuję bardzo. Panie Stanisławie, obawiam się, że na to pytanie pan odpowiedzi nie otrzyma. Czy ktoś jeszcze? Bardzo, panie Wójcie, bardzo dobrze pan Jackowi pan to wytłumaczył. Tą całą współpracę, o której była mowa. I myślę, że bardzo ważne jest, żeby to zostało wyjaśnione z tym gościem, tym reporterem. Proszę Pana, to... Czy to w sądzie, czy to tak na gdzieś na jakimś spotkaniu, bo wie Pan, to, cóż, że... Cóż Wy tak zabiegacie o tego reportera? Nie, ojciec chrzestny? Nie, wie Pan co? Widzę, że Wam zależy nie, bardzo ja panu na tym powiem dlaczego. Nie, ja Panu powiem dlaczego zabiegamy. Dlatego, że poszła informacja o naszym wójcie z naszej gminy. I teraz my chcemy wiedzieć, jaka jest prawda. Kto mówi prawdę? I teraz bardzo dobrze, Pan się odniósł... Ale wyroku nie chcecie zobaczyć. Ale my go mamy. Który wyrok Pan ma? Wójta? No to przecież oni pisali ten pismo, to jak? Nie, to jest pisma są ogólnie dostępne, ale to nie o to chodzi. My tutaj przyszliśmy usłyszeć też Pana i teraz obserwujemy, co się dzieje dalej w tej sprawie. Bo dla nas, mieszkańców, najważniejsze jest prawda. Nie wiemy, kto manipuluje tym. Nie wiemy. Tak jak już tu ktoś wspomniał, ktoś manipuluje tymi informacjami, więc bardzo dobrze by było, żeby go tutaj zaprosić, można było się wstrzymać ze dwa dni. Panie Maskiewicz, może by się wytłumaczyć dokumentami. Pan pozwoli, że jako przewodniczący czy prowadzący to zebranie pozwolę sobie dwa słowa w tren. Okay. Nie ma potrzeby zapraszać tego pana, to jest żartowniś. Widział pan, co on robi, on mówi, kłamstwo mu spływa z ust, gdyby miało czerwony kolor, to byłby cały czerwony. A nadal na wójta najeżdża, prawda? Myślę... nie ma potrzeby z nim rozmawiać. Ale chociaż kabaret byłby dla nas. Kabaret. Dla was tak. Ja wiem, że o to chodzi. Nie. To może ja wiem, że o to chodzi. Nie. Dlatego my nie będziemy robili kabaretu. My zaprosimy tego pana na poważne spotkanie. Bardzo nie dobrze. Tylko związane z osobą wójta i kilkoma zarzutami, ale również stawianiem zarzutów pod adresem radnych, pod adresem innych osób, chociażby również i mnie, gdzie stwierdził coś, co nie miało miejsca. Kłamał. Dla mnie dziennikarz, czy dziennikarz, który kłamie, jest zero. Tak jak to pan ostatnio panie pokazywał. Sołtysie, panie jak Sołtysie, jest zero. Panie Sołtysie, ile przytoczyłem faktów... Nie mów pan o sobie. Ty, ile przytoczyłem faktów, w których pan brałeś udział? Ile przytoczyłem faktów?
Co tu jeszcze prostować? Nie, nie. Ile panie, osób panie wójcie, nie, pan mi nie to rozumie. To jeszcze w czym masz pan nie, problem? Nie, pan mnie nie rozumie. Są dwie teraz wersje, więc okej. Okay. Niech rozstrzygnie... Pana, tutaj ja nie swoją... ma żadnego sądu ja kapturowego, no. Ja swoją wersję przedstawiłem, a resztę będę dochodził w sądzie. Bardzo przedstawiłem dobrze. Wam i mieszkańcom... I my mieszkańcy będziemy na to wam mieszkańcom przedstawiłem, bo nie temu panu, bo na was mi zależy. I żeby to wszystko wyprostować. Dobrze. Na was mi zależy i żebyście tam znowu nie pykali, bo jak będziecie pykali, to też może się znajdziecie w dobrze, sądzie. Dobrze, panie wójcie, dobrze. My obserwujemy, czekamy na dobre wiadomości dla cieszę was. Się, a tymczasem się chciałbym zaprosić ja jutro na spotkanie spokojnie nasze sołeckie. Pana wójta mam dziękuję nadzieję, że też panu będzie bardzo. Dobra, nie ma problemu. Szanowni państwo. Oczywiście ja rozumiem, że dziękuję nie wszystkim kończy tego spotkania, dlatego że to jest jak gdyby funkcja osoby prowadzącej bądź gospodarza. Dlatego panie wójcie, ostatnie pytanie zadam, czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Bo odmiennie niż na Radzie Gminy, my pytamy wszystkich, czy ktoś chce zabrać głos. Pan jeszcze. Ja rozumiem, ale to jest 15 minut, także szanowni państwo, przygotujcie się na to, a później około 20 minut będzie mojej odpowiedzi. Dobra. Żyjecie państwo. Zadał pan pytanie, czy ktoś chce zadać pytanie, podniosę rękę, to po co ten komentarz? Bo znam pana. Super. Rozumiem, że mogę zadać pytanie niezwiązane z tym, bo pan za... Bo nie pan, bardzo. No, ale dlatego, że ludzie pan są zmęczeni, prosiliśmy... O nie filmie, prawda? Tak, ale pan wójt pozwolił mi, a nie wiem, czy teraz mi pozwoli. Krótkie panie wójcie, pytanie pan pozwoli? Wojskowe. Był pan troć w wojsku, krótkie pytanie. Co pan zrobił dla a mieszkańców... Był? Dla byłem 10 miesięcy. Tylko nie podpisałem lojalki. I co pan zrobił dla gminy, dla mieszkańców, żeby tych korników nie było? I drugie pytanie, a nawet radość, skoro ten pan kłamał w 30-40 w swoich zdaniach tutaj i w każdym etapie o czym innym, to jest pan najbogatszym człowiekiem w Polsce po wyroku sądów. I trzecie, wybiela się pan wyrokiem sądu tego wyższego, ale ten pierwszy wyrok, to tam chyba kapciarze nie siedzieli, tylko też sędziowie i wydali wyrok na podstawie czegoś. Ja nie oceniam. Ale nie panu, nie mi oceniać wyroki sądów i krytykować. Znaczy, pewnie można krytykować, ale to nieeleganckie. Bo nie mam do tego żadnego przygotowania merytorycznego. Mogę od trzeciego? Na to dobra. Może. Szanowny panie, jaka jest instancyjność sądów? Które orzeczenie sądu, którego sądu jest ważniejsze? Trudne pytanie dla osoby, która nie skończyła studiów podyplomowych na prawie. Który sąd jest ważniejszy? Jak jest po kolei? Jak jest po kolei, tak? Proszę ale pana, gdyby... na podstawie poszlak i na podstawie tej mojej lojalki i opinii faceta, który wystawił o mnie, jak byłem już pół roku w cywilu, na podstawie prowadzonych dokumentów. Czy pan rozumie, słucham? Czy pan ten Szymonski Leszek skłamał tym? No oczywiście, że skłamał. Proszę bardzo, proszę pan podejdzie, mam obydwa wyroki i nie ma sprawy, no, ale że pan mnie się pyta, która instancja jest ważniejsza, to się dziwię, nie? Proszę pana, dużo takich wyroków było. Pan Krzysztof Iwaniuk, zacny wójt z Terespola, podobno miał sytuację. Panu mówię, pierwszy sąd skazywał w czapę. Jak wziąłem adwokata, mówi, tak cię skażą tutaj. Dopiero na odwołaniu. I to przez odwołanie. Bo adwokat wyłapał, ile tego było. Nie pojedziecie na tym, nie pojedziecie na tym. Tu jest wszystko legalnie, prawnie, bo widzę, że się czepiacie kolejnego, żeby coś tam na mnie znaleźć. Nie, panie przewodniczący, nie. Jakie tam było wcześniej pytanie? Proszę pana, ja jako wójt jestem organem i nie bardzo co mogę zrobić, postępuję zgodnie z prawem. Postępowałem zgodnie z prawem i do tej pory nikt mi tego nie zarzucił. Do tej pory ja nie mogę się zachować inaczej. Rozumie pan? Starostwo też jest organem i tyle. Tyle w tej kwestii. Odnośnie tego, co pan powiedział, że nie mógł pan nic zrobić, proszę się skontaktować z panią wójt z podwórza, panu wytłumaczy, co pan mógł zrobić. Uczciwe konsultacje społeczne, powiadomić radę. Wczoraj pani wójt w Sejmie się odniosła do tego, co można zrobić, czyli wprowadzić plan zagospodarowania i uczciwie porozmawiać z mieszkańcami. To mógł pan zrobić.
Owszem, wymagałem to, co było wymagalne z prawem. Nie robiłem tych rozpraw administracyjnych, bo nie było żadnych zgłoszeń. Gdyby były te zgłoszenia, byłyby spotkania. Nie było zgłoszeń, nie było rozpraw administracyjnych, a nie... Szanowni Państwo, późno. Upłynęło już, ile godzin, Panie Wójcie, ja zegarka nie noszę, więc... 2,5 godziny, Matko Boska, żebyście to wytrzymali. Zapytam, powiem jeszcze, Andrzej, chwilę. Powiem jeszcze Państwu tak, jak ten redaktor na końcu. Oceńcie Państwo sami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy w przyszłym tygodniu.